Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Otwieram 17. sesję Rady Miasta Górowo do rozpatrzenia w dniu 27 listopada. Jest to dzisiaj, godzina 13 minęła, mamy mały poślizg. Jeszcze raz powtarzam, otwieram 17. sesję Rady Miasta Górowo i Ławeckie. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witam pana burmistrza Jacka Kostkę. Witam pana sekretarza Andrzeja Worobiec. Witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. Witam pana mecenasa Roberta Czarnota. Witam inspektora Edwarda Drymucha. Witam pana Leszka Kłębockiego, prezesa naszego EWIX-u. Witam panią Elżbietę Decyk-Stach, panią prezes ZGM-u. Witam pana Daniela Stelmacha, inspektora do spraw oświaty. Witam dyrektor przedszkola, panią Jolantę Wirbow. Powitałem chyba wszystkich. Kogo nie przywitałem, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Wysoka Rado, sesja została zwołana w trybie zwykłym na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Informuję, że wszystkim Państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji, porządek dzisiejszych sesji wraz z projektami uchwał. Informuję Wysoką Radę, że skład ustawowy Rady to jest 15 osób. Zgodnie z listą obecności, którą mam tutaj przed sobą, informuję, że na sali dzisiaj przybywa 13 radnych. W związku z powyższym posiadamy ustawową kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Brakuje pani Anny Piszczek i pana Łukasza Złotucha. Wszyscy usprawiedliwili swoją nieobecność. Pragnę również przypomnieć, że na podstawie artykułu 20 ust. 1 litera B ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym nasze obrady są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest również obraz i dźwięk za pomocą kamery. Nagrania obrad są udostępnione w informacji publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Górowo i Ławeckie. Tyle tytułem wstępu. Przejdziemy teraz do porządku obrad. Porządek obrad dzisiejszy przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad, co już nastąpiło. Przedstawienie porządku obrad jest w tej chwili. Informuję również Państwa, że wpłynął wniosek podpisany przez grupę radnych o wprowadzeniu zmian do dzisiejszego porządku. Rozmawialiśmy o tym, Szanowna Rado, na ostatniej sesji. Porządek będzie rozszerzony o zmianę uchwały numer 16/99 w sprawie wysokości dziennych stawek opłat targowej i zmiana uchwały numer 16/103 z 29 października w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Rozmawialiśmy na ten temat, tutaj sprawa jest techniczna, RIO zwróciło nam uwagę na zapisy ostatnie. Uchwała jest jak najbardziej właściwa, nic nie zmieniamy, żadnej spraw finansowych. Zmieniamy po prostu zapis, że uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia. Kto z Państwa jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad, który Państwo otrzymaliście ze zmianami, które przed chwilą przedstawiłem? Proszę o podniesienie ręki. Grażyna, bądź uprzejma przeliczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 głosów za. Informuję Wysoką Radę, że jednomyślnie głosami 13 radnych porządek obrad został przyjęty. W związku powyższym przystępujemy do naszych obrad. Jesteśmy w tej chwili w punkcie 3. Przyjęcie protokołu z 16 sesji Rady Miasta. Informuję również Państwa, że protokół sesji Rady Miasta został Państwu przesłany na skrzynki mailowe Wasze tutaj, tak? Ponadto porządek był jeszcze do wglądu w biurze Rady. Czy ktoś z Państwa ma uwagi do protokołu z 16 sesji? Pani Sylwio, będzie Pani uprzejma przedstawić. Tam Pan Radny Łukianowicz zgłaszał. Pan Radny Łukianowicz wniósł poprawki do ostatniego protokołu. Poprawki polegały na tym, że w wolnych wnioskach i zapytaniach
Należało także ująć prośbę pana radnego o wysypanie tłucznia przy ulicy Zwycięstwa 1C i przy garażach oraz zmiany dotyczyły... Panie radny, pomoże pan? Panie radny, może pan pomoże. Czy w naszych szkołach jest taki sam problem jak w szkołach w powiecie? Tak, punktów dyskusji, tak? Zostało to uwzględnione. Tak, poprawki zostały uwzględnione. Dobrze, czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi do protokołu z 16 sesji? Jeśli nie ma, przystępujemy do przegłosowania do protokołu z 16 sesji. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu z 16 sesji? Proszę o podniesienie ręki. Grażyna, bądź uprzejma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13 głosów za. Informuję Wysoką Radę, że protokół z 16 sesji został przyjęty jednogłośnie. Realizujemy w tej chwili punkt następny, jest to punkt czwarty. Informacja z prac burmistrza miasta między sesjami oraz realizacji uchwał miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie informacji, co tam się działo w mieście między sesjami. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, sprawozdanie burmistrza miasta za okres 29 października, 27 listopada 2019 roku. Wysoka Rada podjęła w tej kadencji 103 uchwały, z czego udało nam się już zrealizować 74, a w trakcie realizacji jest 29. I tak, z takich najważniejszych wydarzeń to w dniach 30-30 października wraz z pracownikami Urzędu Miasta i jednostek uczestniczyłem w warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie Polskie Miasta Citaslow. Te warsztaty dotyczyły tworzenia strategii rozwoju naszego stowarzyszenia, a tak na prosty język przekładając, dotyczyły kolejnej możliwości pozyskania pieniędzy na inwestycje ważne dla wszystkich samorządów, w tym oczywiście dla Górowa i Ławeckiego. Zostały wypracowane podstawowe zakresy, z jakich byśmy chcieli, bo to jeszcze zależy od negocjacji Urzędu Marszałkowskiego, a właściwie całego kraju z Unią Europejską i potem regulacji wewnętrznych naszego samorządu województwa, ale generalnie jesteśmy na tym etapie procedowania nowego budżetu unijnego, że głos samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polskie Miasto Citaslow jest zarówno przez Urząd Marszałkowski, jak i myślę sobie przez Parlament Europejski słyszalny i myślę, że udało nam się wpisać w tą naszą strategię zarówno te cele, do których chcielibyśmy dążyć jako samorząd Górowa, jak i w ogóle wszystkie samorządy zrzeszone w sieci Citaslow w naszym województwie. 15 listopada miałem przyjemność uczestniczyć w pięknej uroczystości w naszym zespole szkół w Górowie i Ławeckim. To było mianowanie klas mundurowych. A 16 listopada wraz z panem przewodniczącym i naszym księdzem dziekanem składaliśmy życzenia honorowemu obywatelowi naszego miasta, arcybiskupowi Edmundowi Piszczowi. 19 listopada wzięliśmy udział w posiedzeniu zarządu OSP w Bartoszycach. Tematów było wiele. Temat istotny dla nas to jest fakt, że większość akcji ratowniczych na terenie gminy w tej chwili, a przynajmniej dużą ich część, obsługuje nasza Górowska Straż Pożarna, co stanowi w tej chwili już dosyć istotne obciążenie dla naszego budżetu. Ja przypomnę, że Górowska OSP należy do Krajowego Systemu Ratownictwa i zgodnie w związku z tym ma obowiązek uczestniczyć w takich akcjach i nie ma możliwości jakby prostego zrefundowania. Natomiast z kolei koszty funkcjonowania naszej Straży Pożarnej ponosimy my jako samorząd miasta. I odbyliśmy rozmowę zarówno z komendantem Państwowej Straży Pożarnej, jak i z przedstawicielami OSP z gminy Górowo, żeby podjęli działania, które doprowadziłyby do częstszego uczestniczenia w akcjach ratowniczych jednostek z terenu gminy. Bo ja rozumiem i to jest zupełnie, absolutnie nie budzi moich wątpliwości, że nasza OSP bierze udział w akcjach ratujących życie, ale też fajnie by było, żeby w większości wypadków realizowały to straże pożarne z terenu samej gminy. 22 listopada mieliśmy przyjemność składać życzenia naszym pracownikom socjalnym podczas gali w Bartoszycach organizowanej przez Powiat Bartoszycki. Z takich istotnych działań, które miały miejsce w tym miesiącu, to po pierwsze tworzenie budżetu na przyszły rok i myślę sobie, że już w następnych komisjach Wysoka Rada będzie musiała pochylić się nad tym zagadnieniem, bo budżet jest gotowy. To będzie jeden z najtrudniejszych budżetów, zarówno w Górowie, tak jak i w wielu innych samorządach, jeżeli nie w większości samorządów w Polsce.
bo ze względu na zmiany w prawie, zmiany w systemie podatkowym, ze względu na podwyżki pensji minimalnej, koszty funkcjonowania samorządu wzrosną dramatycznie, a dochody spadną. Czeka nas bardzo trudny czas. Myślę sobie, że ciężką pracą poradzimy. Drugie takie działanie, którym zajmowaliśmy się, to była recertyfikacja naszego miasta, jeśli chodzi o przynależność do Citaslow International. Co 4 lata konieczne jest dokonanie recertyfikacji, pokazanie, że nasze miasto rozwija się w duchu miast dobrego życia. Dzisiaj gościliśmy przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, które razem z panem Andrzejem Worobcem taką recertyfikację procedowało, już końcówkę. I myślę, że w tym roku na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się jeszcze na początku grudnia, zostaniemy recertyfikowani i nasze członkostwo w tym stowarzyszeniu zostanie podtrzymane. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, wojewoda warmińsko-mazurski zwiększył dotację na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 5 zł, na pomoc państwa w wychowaniu dzieci, świadczenia wychowawcze o kwotę 265 283 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustaw o dochodach osobistych o kwotę 22 033 zł, na utrzymanie ośrodków wsparcia o kwotę 526 zł. Natomiast zmniejszone zostały dotacje na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 7806 zł, na wypłatę zasiłków stałych o kwotę 6982 zł, na wypłatę zasiłków celowych i okresowych o kwotę 27707 zł, na składki ubezpieczenia zdrowotnego o kwotę 9959 zł. Radni prosili o wykaz prac, jeśli chodzi o drobne prace. Ich jest trochę jest czytać, czy przekazać do wglądu? Poprosiłem pana Olka o przedstawienie drobnych prac, które wykonuje nasze prace interwencyjne, pracownicy w ramach prac interwencyjnych. Tego jest 28 pozycji. One są zbiorcze, tak? Bo w tej chwili otrzymałem zestawienie tych prac za cały rok 2019. Na przyszłość będę już miał szczegółową rozpiskę każdej drobnej pracy. Więc stąd pytanie do Wysokiej Rady, czy odczytać wszystkie, czy przekazać do wglądu? Bo tego trochę jest. Do wglądu. Mogę do wglądu? No tak naprawdę, moi drodzy, pracownicy interwencyjni wykonują wszystkie praktycznie prace porządkowe na terenie miasta. Jedyną pracą, którą zlecamy na zewnątrz, to jest odśnieżanie i utrzymywanie dróg w czasie zimy. Natomiast chodniki, sprzątanie, drobne prace, łatanie asfaltu, jeżeli chodzi o mały zakres, to wszystko wykonują pracownicy interwencji, drobne wycinki drzew i właściwie tych prac tak naprawdę nie sposób zliczyć, bo codziennie coś robią, tak? Wykonują też pracę na rzecz naszych jednostek. Bodajże do takich przykładów, to myślę sobie, że wczoraj malowali po wymianie okien. Pani Ania podpowiada, dzisiaj malowali po wymianie okien ściany w naszym ośrodku pomocy społecznej. Czyli tam wszędzie, gdzie są potrzebni, to staram się ich wysyłać. To niewątpliwie obniża koszty funkcjonowania miasta, bo gdybyśmy wszystko zlecali podmiotom prywatnym, firmom, no to byłoby to bardzo globalnie znacznie droższe. To jeżeli nie ma pytań, to dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za przedstawienie informacji. Czy są pytania do pana burmistrza? Pan radny Łukianowicz. Ja mam takie pytanie odnośnie recertyfikacji. Czy to się wiąże z jakimiś kosztami dla naszego miasta? To jest jedno pytanie. Nie wiem, czy w tym miejscu odnośnie inwestycji dotyczącej ratusza, czy już był odbiór, czy zakończyła się ta inwestycja, czy odbiór już był jakiś. Tylko nie wiem, czy akurat w tym miejscu. Na jedno pytanie odpowiem ja, na drugie pytanie, jeżeli mogę, to poproszę pana Edwarda. Jeśli chodzi o recertyfikację, to wykonywana jest ona siłami pracowników naszego urzędu. Przede wszystkim robi ją pan Andrzej Worobiec, ale wspierają go inni merytoryczni pracownicy. Także nie licząc kosztów pracy, tak, osób zatrudnionych w urzędzie, no to jest to bez kosztów dla naszego miasta. A jeśli chodzi o inwestycje, to ja przekażę głos panu Edwardowi. Dzień dobry. Więc tak, odbiór techniczny został już dokonany, natomiast na dzień dzisiejszy trwają jeszcze poprawki związane z odbiorem straży.
To chyba to wszystko, bo odbiór sanitarny mamy, odbiór strażacki został jeszcze do poprawek. Wiąże się to po prostu z oddzieleniem, powiedzmy, pomieszczenia strychu od pierwszego piętra drzwiami, prawda, co najmniej i 30, czyli ognioodpornymi. No i to musimy jeszcze wykonać i tyle. Tak naprawdę odbiór techniczny został już dokonany, zostało zgłoszenie tylko do nadzoru budowlanego, prawda, i tyle. To ja mam jeszcze pytanie, czy jakieś dodatkowe koszta będą związane z tym odbiorem, no bo te drzwi trzeba będzie tak zakupić. Tak, oczywiście, są to koszta dodatkowe, te duże drzwi. Duże to będą koszta? Jeszcze na dzień dzisiejszy nie wiem, bo wczoraj zostało to ustalone. Zamiast dwóch par drzwi zostaną wstawione jedne drzwi, jedne natomiast zostaną zamurowane, wejście będzie z pomieszczenia korytarza na strychu. Dziękuję. Nie potrafię odpowiedzieć, jaki to jest koszt. Ma wykonawca zrobić kosztorys i przedstawić, ale myślę, że to nastąpi gdzieś w granicach tam powiedzmy 3-4 dni, a może i tygodnia nawet. Bo dzisiaj zostało to po prostu ustalone i ustalone zostało to również ze strażą pożarną. Z komendantem straży pożarnej, dokładnie. Chciałbym jeszcze dodać na marginesie, tutaj z panem burmistrzem rozmawialiśmy, planowana jest wigilia tutaj w mieście Górowo na 12 grudnia i planujemy również, panie burmistrzu, umożliwienie zwiedzania naszych piwnic, które zostały w tym momencie zrekonstruowane. Także mieszkańcy naszego miasta będą mogli wejść, zobaczyć, jak to pięknie wygląda. Byliśmy również jako państwo radni w tych piwnicach i naprawdę wygląda to bardzo ładnie. Także mieszkańcy również będą mogli zobaczyć, jak to wszystko wygląda i będzie to przekazane tutaj do dalszego użytkowania, ale to są już szczegóły, o których będziemy rozmawiali później. W ten sposób, szanowni państwo, przechodzimy, jeżeli nie ma pytań do pana burmistrza odnośnie informacji, przechodzimy do kolejnego punktu numer 5. Jest to informacja o stanie przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020. W międzyczasie przybył pan dyrektor Hawrylec Szkoły Podstawowej. Bardzo serdecznie witam. Akurat trafił pan na punkt, który między innymi również dotyczy pana placówki. Bardzo proszę tutaj pana inspektora oświaty Daniela Stelmacha i panią Alinę Wierzbowską, przewodniczącą Rady do Spraw Oświaty, o przedstawienie informacji, jak to wszystko wygląda w poszczególnych placówkach. Dotyczy to Szkoły Podstawowej w Górowie Łowieckim oraz przedszkola. Bardzo proszę. Pan inspektor oświaty? W takim razie poprosimy panią przewodniczącą do spraw oświaty Alinę Wierzbowską. Witam serdecznie pana przewodniczącego, Wysoką Radę, zaproszonych gości. Przedstawię opinię na temat przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-2020. W dniu 28 sierpnia Komisja Oświaty odbyła kontrolę w dwóch placówkach oświatowych, czyli przedszkolu miejskim i w szkole podstawowej przy ulicy Szkolnej i przy ulicy Sikorskiego 22. Oraz sprawdziliśmy stan techniczny i przygotowanie również obiektów sportowych w naszym mieście, czyli Orlik przy ulicy Sikorskiego i Orlik przy ulicy Szkolnej. Przeczytam, jakie zostały wykonane remonty przygotowujące do rozpoczęcia roku szkolnego. Jeśli chodzi o szkołę przy ulicy Sikorskiego 22, został naprawiony dach i remont zaplecza klasy numer 13. Wykonano drobne naprawy sanitariatów, instalacji CO, dachu, wymiana uszkodzonych dachówek, wymiana uszkodzonych szyb okiennych. Podłączono szkołę do nowej instalacji wodociągowej. Konieczne są jeszcze przeróbki w podłączeniu hydrantów wewnętrznych. Potrzeby przy ulicy Sikorskiego 22. Wymiana instalacji elektrycznej w głównym budynku szkoły, malowanie trzech klas i korytarzy, podłączenia dygestorium, podłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej i wykonanie otworu wentylacyjnego. Wymiana instalacji elektrycznej, remont elewacji zewnętrznej budynku, obróbka ościeży okiennych, wykonanie wentylacji wewnętrznej w pomieszczeniach klasowych, remont dachu, remont boiska szkolnego, dostosowanie wejść do szkoły i hali sportowej dla niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o budynek przy ulicy Szkolnej, wykonano
oświetlenie w hali sportowej i zmodernizowano w sali gimnastycznej. Odmalowano salę numer 13 i 7. Wymieniono 7 kompletnych skrzydeł drzwiowych na pierwszym piętrze. Pokryto papą część dachu. Wykonano drobne naprawy w sanitariatach. Naprawiono schody wejściowe. Potrzeby w przyszłości, które trzeba wykonać. Wymiana instalacji elektrycznej w głównym budynku szkoły, malowanie klas i korytarzy, kompleksowy remont dachu, remont elewacji zewnętrznej wraz z termomodernizacją, wymiana stolarki drzwiowej w klasach i pomieszczeniach socjalnych, montaż okien na hali sportowej, stworzenie, wybudowanie placu zabaw, remont parkietów w hali sportowej i sali gimnastycznej, remont dachu na hali sportowej i sali gimnastycznej, termomodernizacja hali sportowej, wymiana instalacji CO w prawie całym budynku, wykonanie remontu drogi dojazdowej wewnętrznej do budynku szkoły, dostosowanie i remont łazienek, naprawa ogrodzenia szkoły, dostosowanie wejść do szkoły dla osób niepełnosprawnych. Następny obiekt, przedszkole miejskie w Górowie i Ławeckim, budynek, przepraszam. Remonty, które zostały wykonane. Remont schodów wejściowych, remont chodnika do przedszkola wraz z zabezpieczeniem, barierkami oraz poszerzeniem wjazdu. Odświeżenie ścian, pomieszczeń kuchenno-gospodarczych. Wykonano drobne naprawy. Potrzeby. Dokończyć wymianę grzejników, wymiana parkietów w salach dydaktycznych, 4 sale dydaktyczne, wymiana okien w pomieszczeniach kuchennych, gospodarczych, korytarz, wymiana nawierzchni zewnętrznej przed budynkiem przedszkola, remont elewacji budynku, brak wyjścia ewakuacyjnego, remont łazienek dla dzieci, 3 łazienki, wiata na śmietniki. Jeśli chodzi o obiekty sportowe, nie stwierdzono żadnych uchybień. Były przygotowane należycie do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. I ogólne wnioski komisji. Placówki są należycie przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2019-20 pod względem ładu i porządku oraz bezpieczeństwa dzieci. Niemniej jednak na podstawie przeprowadzonego przeglądu wszystkie budynki oświatowe należy w jak najszybszym czasie poddać gruntowej modernizacji oraz dostosować do osób niepełnosprawnych w celu poprawienia warunków pracy w szkole. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przedstawienie. Poprosimy jednocześnie, mamy tutaj Państwa dyrektorów, Panią Dyrektor Przedszkola i Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej. Czy Państwo chcecie coś jeszcze uzupełnić, dodać ewentualnie do przedstawionych tutaj informacji? Pani Dyrektor? No może jeszcze bym dodała ten nasz nieszczęsny parking, który warto by było wyłożyć kostką polbrukową. No ale jeśli chodzi o pilność, to co zostało wymienione. Są najważniejsze sprawy. Proszę, pan dyrektor Szkoły Podstawowej, pan Darek Chawrylec. Bardzo proszę. To znaczy, ja myślę, że to dosyć wyczerpujące było przedstawienie tych wszystkich potrzeb. Oczywiście chciałem tylko podkreślić bardzo wyraźnie, że nie ma zagrożenia do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Natomiast konieczne remonty należy planować na najbliższy okres, tak jak było tutaj stwierdzenie komisji. Rozumiem. Dziękuję. Pan radny Chorak Mariusz. Maciej, ja chciałbym jeszcze dodać tutaj we wnioskach, jeżeli chodzi o przedszkole miejskie, że moim zdaniem bardzo ważną potrzebą też nie zostało tu zaznaczone. Zauważyłem, jest brak placu zabaw, bynajmniej profesjonalnego placu zabaw na terenie przedszkola, z uwagi na to, że ten, co jest na obecną chwilę, no moim zdaniem nie spełnia wymogów. Tak, to cenna uwaga. Też byliśmy tam i widzieliśmy rzeczywiście, że ta baza tutaj, jeżeli chodzi o plac zabaw dla dzieci, dzieci lubią się bawić, no jest raczej skromna. Pan radny Gajdamowicz. Patrząc na listę potrzeb, na pewno to nie są potrzeby z ostatniego roku, tylko to są potrzeby z kilku lat. I no, powtórzę się po raz kolejny. Musimy bardzo priorytetowo potraktować nasze placówki oświatowe, gdyż jak widać ta lista się nie zmniejsza, tylko cały czas się powiększa. I po prostu, żeby zatrzymać ten proces właśnie jakby no, braku remontów i znaczy degradacji tych placówek, to musimy właśnie w tym roku budżetowym bardzo mocno się przyjrzeć temu projektowi. Chciałbym tu jeszcze zwrócić uwagę na
jedną rzecz, że tam były wpisane remonty parkietów i w jednej, w drugiej hali tam remont dachu. Ja bym chciał tu zasugerować jedną rzecz, że można to zrobić oddzielnie, nie w ramach tego projektu, który jest stworzony, tylko w ramach programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej. Jest to program Ministerstwa Sportu 50/50. Co roku ten program jest ogłaszany, że można pozyskać stamtąd środki, prawda, i spróbować zmodernizować tą halę jeszcze bardziej. Miałem okazję teraz organizować ćwierćfinał województwa Orlika Młodszego. Przyjechały do nas zespoły z Elbląga, z Pasłęka, z Braniewa, Lidzbarga. No fajnie, cieszę się bardzo, że mamy tutaj taką możliwość zorganizowania, ale powiem wam szczerze, że no, nie czułem się komfortowo, tak słuchając opinii, prawda, na temat naszej hali, szczególnie na temat parkietu. Także też prosiłbym bardzo, żeby ewentualnie zwrócić tutaj na to uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie ma, uważam, że informacja przedstawiona przez panią tutaj przewodniczącą Alinę Wierzbowską jest wyczerpująca. Komisja taka rzeczywiście była na początku września i te wszystkie uwagi, że tak powiem, stwierdziła i mamy to na piśmie, także będziemy prosili, panie burmistrzu, no, na miarę sukcesywne uzupełnianie. Wiem, że jesteśmy cały czas przed termomodernizacją i bardzo proszę, panie burmistrzu, kilka słów jeszcze. Moi drodzy, tak jak sami wiecie, procedujemy cały czas projekt, jeśli chodzi o termomodernizację i takie projekty złożymy, bo mamy już pewność, że stosowne konkursy zostaną ogłoszone. Natomiast jeśli chodzi o obiekty sportowe, to tak naprawdę podjęliśmy już w tym roku pierwsze próby działania, bo z panem dyrektorem określiliśmy regulamin i koszty wynajmu tych obiektów. Ja przypomnę, że od dobrych, myślę już 10 lat, z wszystkich naszych obiektów sportowych wszyscy korzystają za darmo. A koszty remontu, tak jak sami wiecie, chociażby nawierzchni parkietowych, które zużywają się najbardziej podczas tego oczywistego korzystania i bardzo dobrze zresztą, że tak częstego korzystania, generują koszty. Więc trochę trzeba już zacząć myśleć o tym, żeby obiekty sportowe miejskie nie były za darmo, bo remonty tych obiektów za darmo też nie są, prawda? To jest jakby jedna refleksja i myślę sobie, że dzięki temu, że będziemy mogli pobierać opłaty za wynajem tych obiektów, będziemy mogli je sukcesywnie i sensownie remontować. Zresztą ja przypomnę, że już takie działania podjęliśmy i są ich efekty, bo dzięki wynajmowi hal sportowych obiektów przy szkole podstawowej, zdaje się, panie dyrektorze, została poprawiona ogrzewanie hali i nowe oświetlenie, prawda? O ile pamiętam. I to zostało zrobione w tym roku. Oświetlenie, tak. Oświetlenie i nagrzewnice w styczniu. Dokładnie. I zresztą te inwestycje były z Wysoką Radą uzgadniane. I myślę sobie, że stopniowo możemy mówić o remoncie obiektów, ale tak jak mówię, no to się wiąże z tym, że te obiekty niestety, ich użytkowanie musi wiązać się z ponoszeniem kosztów przez wszystkich użytkowników. Dalej warto też pamiętać, że za chwilę siądziemy do budżetu miasta i naprawdę tak jak już pracowaliśmy przez kilka lat z tymi radnymi, którzy chcą krążyć kadencję, te projekty, które radni wpiszą do budżetu, będziemy realizowali. Tak? Ja nie podchodzę do tego, że zawsze mamy rację jako urząd. Jeżeli radni wpiszą na coś do realizacji, wskażą źródło finansowania, nie ma kłopotu, będziemy to realizowali. Natomiast warto też, żeby nie być gołosłownym, pamiętać o tym, że tak jak mówiłem wcześniej, ten budżet będzie bardzo trudny. I jeżeli będziemy chcieli realizować inwestycje, będziemy musieli myśleć tak naprawdę o kredycie, bo w tej chwili środki, które miasto pozyskuje na swoje funkcjonowanie z podatków, subwencji, etc., to w roku 2020 być może wystarczy nam na bieżącą działalność. Także to tak, jeżeli byście chcieli więcej informacji, to pani skarbnik pewnie wam udzieli. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi za dopowiedzenie informacji więcej. Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Jeżeli nie ma, rozumiem, że informacja została przyjęta. Kontynuujemy nasze posiedzenie. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to punkt numer 6. Opinie w sprawach umorzeń wierzytelności. Jakiś czas temu pani dyrektor ZGM-u, pani Elżbieta Decyk-Stach, przedstawiła nam listę dłużników w stosunku do ZGM-u. Ta lista była bardzo obszerna i bardzo długa.
Pochyliliśmy się nad tą listą dwukrotnie. Odbyła się ostatnio komisja do spraw gospodarki komunalnej i bardzo szczegółowo rozpatrzyła te wszystkie wnioski przedstawione przez panią dyrektor. Także w tej chwili bardzo proszę pana przewodniczącego Czesława Antonowicza o przedstawienie sytuacji, jak to było wyglądane, jaki był klucz ewentualnych umorzeń, jak to wszystko wyglądało. Bardzo proszę, panie Czesławie Antonowicz. Szanowni państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej na swoim posiedzeniu w dniu 20 listopada przyjęła takie trzy podstawowe kryteria. W sumie cztery, bo kryteria śmierci na przykład dłużnika to była bezapelacyjna. Wiadomo, że umarzamy. Następny punkt, komisja się przychyliła do umorzenia wszędzie tam, gdzie lokator już nie zamieszkuje, a lokal został sprzedany w drodze przetargu. To była jedna z kryteriów. Następna kryteria była wszędzie tam, gdzie dłużnik również nie zamieszkuje, a z uwagi na jego stan zdrowia i niemożliwość ściągnięcia zadłużenia, bo to się już ciągnie latami, to też żeśmy się przechylili, oczywiście nie większością głosów, bo dwóch członków komisji nie było na posiedzeniu. I punkt trzeci, postanowiliśmy nie umarzać wszędzie tam, gdzie w naszym przekonaniu istnieje możliwość ściągnięcia zadłużenia. A że to ten proceder się ciągnie latami, co prawda, i nie ma możliwości od iluś tam lat ściągnięcia i są sprawy u komornika, są umarzane, dlatego żeśmy się przychylili do tego. Pojedynczo żeśmy traktowali każdy jeden wniosek i żeśmy doszli do takiego wniosku, jak już powiedziałem na wstępie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poprosiłem panią dyrektor również o uzupełnienie tej wypowiedzi. Ja wiem, że te zadłużenia są od kilkunastu lat i cały czas obciążają. Także na pewno podjęcia tutaj decyzji przez Radę Miasta na pewno wam usprawni te wszystkie sprawy. Bardzo proszę pani dyrektor o uzupełnienie tej informacji. Mikrofon. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie na komisję, która odbyła się w listopadzie, gdzie mogłam przedstawić każdą sprawę dość szczegółowo. Z jednej strony cieszę się, że te umorzenia, państwo jako Rada Miasta podjęła decyzję o umorzeniach. Dla nas, dla administratora to będzie widoczne najbardziej na kartotekach, ale chciałabym państwa poinformować, że w najbliższym czasie już są przygotowywane wnioski, a dokładnie pozwy do sądu, dwa pozwy o sprawę zaległości w lokalach mienia komunalnego. Dwa najdłuższe, największe zadłużenia na dzień dzisiejszy. Proszę o ciszę. W przyszłym roku też podejmiemy decyzję taką, żeby te jednak pozwy tutaj za dobrą współpracą w Urzędzie Miasta i z panem burmistrzem, żeby te pozwy szły dość często do sądu. Również chciałabym poinformować, że zakład jako administrator mienia komunalnego na terenie Górowa i Ławeckiego dość często wysyła wezwania do zapłaty i te wezwania do zapłaty na koniec października poszły już ostateczne, czy to są sądowe. Z informacji mam z działu księgowości, że zostały odebrane te wezwania, czyli najemcy są świadomi, jakie dalsze procedury administrator podejmie i te decyzje, tak? Czyli informuję, że w najbliższym czasie zostaną złożone dwa pozwy, bo są już przygotowywane dokumenty do pozwów, aby złożyć w sądzie. Rozumiem. Czy ktoś z państwa z Wysokiej Rady chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę, w związku z... Jeszcze chciałabym dokończyć, bo teraz akurat na myśl mi przyszło, że w ostatnim miesiącu zostało zdane mieszkanie na obrońców pokoju, gdzie też było zadłużenie. Pani oświadczyła, że do końca grudnia spłaci zadłużenie, więc została poinformowana, jeżeli tego zadłużenia nie zostanie uregulowanego, podejmiemy sprawę, że w nowym roku występujemy z pozwem do sądu. I ten lokal na obrońców pokoju został nam przekazany. Dobrze. Pani Alina Wierzbowska, proszę bardzo. Udzielam głosu. Oczywiście wszystkie oświadczenia. Ja dokładnie mówię, wszystkie oświadczenia są pisane. Ja jeszcze mam jedno pytanie. Włącz mikrofon. Wracam ze wszystkimi umorzonymi
zaległościami, ponieważ są to osoby, które mają jakiś dochód i niestety można od nich to ściągnąć. Tutaj mam dwie takie osoby, które ja na pewno nie będę głosowała za tym, żeby im umorzyć. Dobrze. Tak? Tak. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Ja odczytam tutaj opinię komisji i będziemy mogli na ten temat również podyskutować jeszcze i ewentualnie ją zatwierdzić jeszcze, tak? Dziękuję Pani Dyrektor. Pozwólcie, Szanowna Rado, że przeczytam opinię Rady Miasta z dnia 27 listopada w sprawie umorzenia wierzytelności. Na podstawie artykułu paragrafu 5 ustęp 1 litera C uchwały nr 50/268 z roku 2014 Rada Miasta Górowo i Ławeckie w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadające gminie miejskiej Górowo i Ławeckiej oraz jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną. Tak się nazywa ten nagłówek. Rada Miasta Górowo i Ławeckie po rozpatrzeniu wniosku ZGM w Górowie Ławeckim z dnia 20 września i po jego uzupełnieniu w dniu 16 października umorzenie wierzytelności wyraża zgodę na umorzenie zadłużenia. I tutaj będą, ja podam lokale, jakie to będą, żeby nie używać nazwisk tych mieszkańców. Dotyczy to mieszkańców, którzy nie żyją w tej chwili i te lokale stoją puste, rozumiem Pani Dyrektor. Tak? I są na tych lokalach określone należności i ja za chwilę to odczytam. Jeszcze raz powtarzam, Rada Miasta wyraża zgodę na umorzenie zadłużenia w kwocie 1880 zł za lokal mieszkalny położony przy ulicy Kościuszki 14C. Kwota 3395 zł, lokal mieszkalny położony przy ulicy Kościuszki 14C. Kwota 9152 zł, lokal mieszkalny położony przy ulicy Inwalidów Wojennych 5. Kwota 42 896 zł, lokal mieszkalny położony przy ulicy Plac Ratuszowy 14. Są to lokale, gdzie główni najemci nie żyją. Rozumiem Pani Dyrektor, że również tutaj sprawy spadkowe są również unormowane. Więc przystąpimy w tej chwili do Pani Sylwio, do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za umorzeniem należności? Pan mecenas jeszcze, bardzo proszę. Poproszę mikrofon. Proszę go tam bliżej dać, bo tutaj tak. Bardzo proszę, panie mecenasie. Znaczy nie wiem, czy to jest... Pan Robert Czarnota. Tak, nie wiem, czy to wynika z jakiejś pomyłki, ale w swoim egzemplarzu nie widzę punktu uchwalenia umorzenia, tak? Podjęcia uchwały o umorzeniu. To jest opinia, tak? To jest rozumiem. Opinia. Czyli państwo na razie nie podejmujecie po prostu... Nie podejmujemy, czyli tutaj, opiniujecie to jest opinia. Opinię komisji, opinię tak? Opinię komisji, tak. Dobra, no to wszystko jasne po prostu. Tak. Dziękuję panu mecenasowi za czujność. Rzeczywiście jest to tylko opinia. Uchwała będzie za jakiś czas. W tej chwili jest tylko opinia. Mówimy tutaj teraz o lokalach mieszkalnych, gdzie osoby te nie żyją. Kto z panów radnych jest za wyrażeniem zgody na umorzenie przedstawionych zaległości? Proszę o podniesienie ręki. Grażyna, bądź uprzejma. Wyżej ręce może bardzo proszę. Tak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 głosów za. Rozumiem, że opinia w sprawie tych zaległości została podjęta i za jakiś czas będzie pewnie będzie uchwała w tej sprawie. W tej chwili zapoznam Wysoką Radę w sprawie umorzenia wierzytelności. Podstawa prawna jest również ta sama. Jest to uchwała z roku 2014. Dotyczy to ulicy Tamka 2. Proszę przypomnieć, co to jest za lokal, pani dyrektor? Sprzedana na właściciela, już jest inny właściciel. Aha, czyli ten lokal został sprzedany, tak? Spadkowych spraw nigdzie nie było i nowy właściciel jest na tym lokalu. Nowy właściciel jest na tym lokalu, z tym, że najemca wyjechał z Polski i z nim się tam. A ta osoba, która lokal został sprzedany, co się stało? On żyje, nie żyje? Stanka dwa, osoba, która była najemcą lokalu, wyjechała z Polski, tak? Zdała nam lokal dobrowolnie.
Rozumiem. Informowałam i nie było tutaj oświadczenia, akurat nie rozmawiałam z panią w cztery oczy, tylko telefonicznie. Informowała, że zaburzenia nie spłaci, tak? Tylko dobrowolny daje lekarz. Panie Senacie, poproszę tutaj o pomoc właśnie. Zna pan tą sytuację, tak? Czyli osoba zrzekła się tego lokalu. Czy jest podstawa prawna? Do umorzenia, tak? Do umorzenia. Znaczy, no podstawa prawna do umorzenia, no to zależy też jak gmina traktuje, tak? Ja osobiście, no trzeba by było się zapoznać, tak jak pan przewodniczący przywołał tą uchwałę z 2014 roku, jakie tam jest konkretnie brzmienie. No jeżeli osoba zdała lokal i wyjechała za granicę, też trzeba wziąć pod uwagę, no kwestię przedawnienia ewentualnego, tak? Jak dawno temu to było, roszczenia okresowe za płatność z lokalu w ciągu 3 lat, tak? Co do zasady się przedawniają. Także no myślę, że jeżeli tutaj na komisji to powinno być zweryfikowane, tak? Czy jest podstawa zgodnie z tą uchwałą. No, jeśli tak, no to nie ma najmniejszego problemu, tak? To podlega uznaniu tak? Rady. Tak? Bardzo proszę, pan inspektor Edward Rymuch chciałby jeszcze zabrać głos. Odniosę do tego. My tak. Nie rozmawiamy tutaj o lokalach stanowiących własność osób fizycznych. My rozmawiamy o lokalach stanowiących własność miasta. Gminy miejskiej, prawda? Więc tutaj nie ma czegoś takiego jak postępowania spadkowe i tak dalej. Tutaj to są po prostu zaległości czynszowe, prawda, a nie podatkowe. Także mówimy tutaj o czynszach, o umorzeniu czynszu. I tutaj te wszystkie lokale lub też budynki, o których tutaj państwo rozmawiacie, stanowiły własność gminy miejskiej, gdzie najemcy zalegali lub też zalegają jeszcze, prawda, z opłatą za czynsz, za wynajem. Rozumiem. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać tutaj w tej sprawie głos? Pani radna Antochów. Ewa? Tutaj o tej, które mówimy, ta ulica Tamka, tak? Ja mam przed sobą tutaj to. Umorzyliśmy dlatego, że to jest sprawa naprawdę stara. Pani zdała lokal w roku 2014, więc tego, co powiedział pan mecenas, te 3 lata już jakby minęły, jest sprawa przedawniona i no nie widzieliśmy sensu po prostu, żeby to wisiało rzeczywiście na tych kartotekach, wisiało sobie, bo wisiało, a tak naprawdę tych pieniążków i tak nigdy nie odzyskamy. Takie było nasze zdanie, więc no, każdy ma prawo kwestionować i po swojemu to zinterpretować. Dziękuję. Rozumiem. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać? Pani dyrektor? Dany lokal, który tutaj omawiamy, był przez najemcę niezamieszkiwany od wielu, wielu lat. Dopiero w 2014 roku po telefonie najemcy do ZGM-u i ze mną rozmowa, pani dobrowolnie oddała, po prostu napisała, że zrzeka się tego mieszkania. Czyli nawet nie zostało lokal, nie został sprzątnięty przez tą panią, nie zostały odebrane klucze. My jako administrator zabezpieczyliśmy lokal. Tam nie było mebli, nie było nic. Dobrze, rozumiem, że jest rada i przychyla się do wniosku komisji wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia. Tak? W związku z powyższym, szanowni państwo, kto z pań i panów radnych jest za wyrażeniem zgody na umorzenie zadłużenia na budynku przy ulicy Tamka? Proszę o podniesienie ręki. Grażyna, bądź uprzejma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć głosów za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 4 osoby wstrzymujące. Informuję szanowną radę, że 9 osób głosowało za wyrażeniem zgody na umorzenie należności. 4 osoby wstrzymały się od tego. Tutaj niezależnie od wszystkiego poprosimy jeszcze pana mecenasa o szczegółową, ale to później już, tak? Być może będą jeszcze inne podstawy prawne tutaj, żeby jakąś inną decyzję podjąć, ale generalnie jesteśmy za umorzeniem. Tu jest w tej chwili lokal mówiony Kościuszki 14. Komisja ma tam przed sobą gospodarki. Mam przed sobą. To jest kwota 215 zł. Jest 218, przepraszam, jest to lokal socjalny. Pani dyrektor, kilka słów. Lokal socjalny, kwota 218 zł. Tak, na lokalu socjalnym przy
przebywają, proszę Państwa, zamieszkują osoby, które zostały z lokali jako najemców z gminy miejskiej przerzuceni, po prostu z za porozumieniem, że tak mogę powiedzieć, podpisali nam umowę za zadłużenia. Tam mieszkają osoby, które miały zadłużenia na lokalach w mieście, tak? Na mieniu komunalnym przede wszystkim. Czyli dobrowolnie opuścili lokal komunalny i przeszli do lokalu socjalnego. I nie płacą na socjalu. Nie płacą, oczywiście, nie płacą na socjalu. Na socjalu może z tych osób to płaci ze 3 osoby z dodatkiem mieszkaniowym. No, właśnie pani Ewa Antochów, bardzo proszę. Tutaj pani prezes nam mówi, że mieszkają. My mamy tutaj napisane, że ten lokal socjalny przez tego pana został upuszczony i nie jest znane, jest miejsce zamieszkania. Kościuszki 14C, tutaj po kolei już tak, Kościuszki 14C. To ten najemca opuścił lokal. Ten pan przybywa w noclegowni. Lokale na Kościuszki 14C, to ja tak nazwałam te lokale ruchome. Jeżeli ktoś przyjdzie, no miałam teraz sytuację, że osoba wyszła z zakładu karnego i potrzebowała lokal, gdzie lokal został już sprzedany przez miasto, gdzie przebywał w tym lokalu, tak? Jako współlokator, bo nie był głównym najemcą. Wyszedł z zakładu karnego i miał na czas określony dany lokal. To są lokale socjalne. To są lokale. Tak, też mówimy, pan Andryk, mówimy o lokalach socjalnych, żeby to nie było też takie nagminne, że pójdzie na lokal socjalny, tam również są koszty, jest prąd, woda, jest czynsz i trzeba to regulować. Są osoby, które płacą, są osoby, które mają zadanie mieszkaniowe i dana osoba podpisała niedawno umowę, jest to umowa na czas określony do końca kwietnia i wpłata wpłynęła akurat tutaj. Rozumiem. Pan Czesław Antonowicz, przewodniczący komisji, chciałby jeszcze zadać głos. Szanowni Państwo, wszystkie te wnioski, które tutaj żeśmy tu rozpatrywali, to praktycznie są prawie że identyczne, bo to albo ludzi na tych lokalach już nie ma, lokale zostały sprzedane. To jest większość tych wniosków akurat, co tutaj rozpatrujemy. A drugi raz żeśmy tą samą dyskusję prowadzili na Komisji Gospodarki Komunalnej. Ja uważam, że powinniśmy tylko głosować na chwilę obecną. Pan Maciej Chorak. Jeżeli mogę, panie Czesławie, ja również chciałbym tutaj podjąć swoje zdanie, jeżeli chodzi o poszczególne wnioski, bo rozumiem, że komisja tutaj dyskutowała na ten temat, no ale nie wszyscy mogli uczestniczyć w tej komisji, tak? Więc jak najbardziej moim zdaniem to jest adekwatne do tego, żeby podjąć dyskusję na temat pewnych opinii. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby tutaj? Czyli sytuacja jest taka, ja tylko przypomnę, że ten pan miał przydzielony ten lokal, opuścił go, no ale to wcale nie zwalnia go z niepłacenia w tej chwili. Przecież on może tam wrócić do tego lokalu, bo jakiś przydział na ten lokal ma. Czas określony. Na lokalach socjalnych umowa jest napisana na czas określony. Tutaj pan radny Ukianowicz jeszcze, ale ja bym tą sprawę... Ja chciałem to samo właśnie, co pan przewodniczący powiedział. To jaki my przykład dajemy dla tych osób, które płacą? Mówi pani, że płacą 3 osoby. Jeżeli my teraz pokażemy, że my tam ktoś sobie pomieszkał, gdzieś poszedł i my umarzamy te długi, no to za chwilę i te 3 osoby i więcej osób przestanie płacić. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś nie żyje, no to tak, no to rozumiem. Sprzedane jest mieszkanie, ale to też no, sprzedane, ale to kogoś nie możemy ścigać, to ktoś się wyprowadził i co z tymi długami? Nie ma, bo jest za granicą. No ale kiedyś może wrócić. No. No takie tu mam wątpliwości co do tych osób. Pan mecenas chciałby tak? Dobrze, ktoś jeszcze z Państwa? W związku z powyższym poddaję pod głosowanie tą sytuację, o której mówimy. Tutaj jest zadłużony 218 zł. Lokal jest położony w Górowie i Łoweckim. Jest to lokal socjalny. Jest to kwota 218 zł. Ktoś z Państwa jest za? Pani Ewa Antochów, proszę bardzo. Ja jeszcze dwa słowa odnośnie tego pana, bo tutaj no po prostu w tej sytuacji ja już nie wiem, w jaki sposób się odnieść do tego, tak? Bo pan mecenas powiedział, że po trzech latach dobiega odpowiedzialność, że już tych pieniążków nie można ściągnąć z osoby, tak? Tutaj mamy sprawę też z roku 2011, to już w ogóle 9 lat temu, więc naprawdę...
Dobrze, no niech to wisi dalej. Ja nie będę się tutaj, że tak powiem, kłócić, ale no myśmy taką decyzję podjęli, bo uważaliśmy, że naprawdę, a kwota jeszcze jest tutaj 218 zł, więc to są takie pieniądze. No dobrze, każde pieniądze są ważne, tak, ale no moim zdaniem powinniśmy się pochylić do umorzenia tutaj, ponieważ to jest też stara pani, sprawa. Może pan mecenas się jeszcze raz wypowie Grażyna, odnośnie tych takich starych mecenas, zaległości. Tak, bardzo proszę. Sprawa sprzed 9 lat, więc uważam i kwota jest taka, jaka jest, a pan na dzień dzisiejszy przebywa w noclegowni, no to niestety, no raczej jestem za tym, żeby jednak to umorzyć. Pan mecenas na koniec, tak? Pan radny Ukianowicz jeszcze, proszę. To chciałem powiedzieć, że ja już nie mówię odnośnie tej jednej osoby, tylko nie wiem, ile tam jeszcze tych wniosków więcej będzie. Naprawdę, myśmy tutaj nie siedzieli sobie, że tak powiem. Bo te 218 zł to faktycznie, ja nie mówię akurat o tym jednym wniosku, tylko mówiłem, bo może jeszcze są inne osoby też, które mają większe zadłużenie. Jeżeli żyją i mają się dobrze, pomieszkiwały sobie i teraz mamy umarzać, no to na coś takiego się nie zgadzam. Tak? Dobrze, pan mecenas, bardzo proszę. Pan Robert Czarnota. No dobra, ja może powiem w ten sposób. Jeśli mówimy o kwocie, możemy mówić o kwocie tam 208 zł, jak w przypadku tego lokalu, możemy mówić o kwocie 40 tysięcy, jak w przypadku innego lokalu. W każdym przypadku będzie wynik ten sam, tak? Jeżeli minęły 3 lata od czasu, kiedy te należności powinny być uiszczone, a nie zostały, tak? No to w tym momencie ściągalność tego zadłużenia jest mniejsza niż zerowa, można powiedzieć, tak? Jedyna opcja, kiedy mogło to by być spłacone, to istnieje wtedy, kiedy przyjdzie tak naprawdę dłużnik i to wpłaci, tak, do miasta, do ZGM-u. Ale w tym momencie, no, można sobie po prostu ocenić szansę realności czegoś takiego, tak? Ściąganie tego na drodze sądowej jest absolutnie niedopuszczalne, tym bardziej, że jakby teraz po nowelizacji sąd z urzędu bada przedawnienie, tak? Kiedyś to było na zarzut dłużnika, jeszcze można było się łudzić, że to będzie zasądzone, tak? Natomiast teraz sąd spojrzy, czy minęły 3 lata i najzwyczajniej w świecie na pierwszym posiedzeniu będzie oddalone. Także no, tutaj można się spierać, czy to należy umarzać, czy nie, ale w mojej ocenie w tym momencie te zapisy, te zadłużenia na kartotekę w ZGM są niczym więcej jak po prostu zapisem cyfrowym, tak, który obciąża kartotekę i w mojej ocenie nie ma się co łudzić, tak, że to zadłużenie będzie kiedykolwiek ściągnięte, bo przymusem na pewno się, jeśli nie były zawierane po drodze co 3 lata porozumienia z dłużnikiem na konkretne kwoty, ewentualnie kumulatywnie nikt nie przystąpił do zadłużenia, ktoś z rodziny ewentualnie by się podjął spłaty, no to niestety, jeżeli takie okoliczności nie występują, no to tak jak mówię, jest to po prostu zapis, no i to już do państwa radnych należy, jak będą to traktować, tak, i co z tym zrobią. Dziękuję. Ja tylko jeszcze raz powtórzę, z tej ostrożności takiej, żebyśmy również nie zachęcili innych do takiego postępowania, że te należności gdzieś tam będą nieściągane, będą umarzane. W tej chwili no, ten pan przebywa w noclegowni, ale gdyby chciał wrócić do Górowa, tak, to rozumiem, że lokalu takiego nigdy nie dostanie, dlatego że miał zaległości i tak dalej, tak? Tak. Jesteśmy w posiadaniu wolnego lokalu. Miałam plan, to co przedstawiłam tutaj na komisji ostatniej gospodarki komunalnej, że które zadłużenie państwo macie, ostatnie zadłużenia na lokalach i te największe zadłużenie, które dla administratora jest bolączką, miałam plan, żeby te zadłużenie, te osoby, tych najemców przenieść do innego lokalu. Tylko że z jednego najemca ja muszę dać na SOS. Ja nie mam na lokalu socjalnych wolnych miejsc. Dobrze, dziękuję. Jeszcze głos zabierze pan Maciej Chorak i kończymy dyskusję na ten temat. Pan mecenas jeszcze na zakończenie i kończymy dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Pan Maciej Chorak, bardzo proszę. Ja w związku z powyższą sytuacją, no, jaka tutaj wynikła, jeżeli chodzi o ten okres 3 lat, jak pan mecenas powiedział, zwracam się z prośbą, aby co najmniej raz do roku tutaj pani prezes dla komisji przedstawiała aktualne osoby, które mają zadłużenie na terenie miasta, bo moim zdaniem tutaj zadłużenia, które umarzamy w dniu dzisiejszym, to po prostu jest wrzucenie pieniędzy do kosza, a mogły one być przeznaczone na oświatę, na termomodernizację szkół, a tak naprawdę w dniu dzisiejszym podejmujemy dyskusję, a nic z tym i tak czy siak nie możemy zrobić, a jak tutaj każdy z radnych sobie podliczy, to nie są małe pieniądze, to jest kwota rzędu, myślę, że około 100 tysięcy, jak nie więcej. Myślę, dziękuję. Że tak. Pan mecenas, bardzo proszę o zabranie głosu i kończymy dyskusję, przystępujemy do głosowania, ale pan mecenas wcześniej.
Jeszcze sekundkę odnośnie tutaj kwestii po prostu tego umarzania. Ja na razie rzucam luźną sugestię, ponieważ tak mi się pojawił pewien pomysł, ale to luźna sugestia, mówię, na razie to sugerowałbym jeszcze przeanalizować, ale istnieje możliwość odsprzedaży jakimś firmom, które zajmują się skupem po prostu przedawnionych, często też roszczeń, tak, za jakieś grosze chociażby by skupiły te należności. Zawsze to trochę sumy pieniężnej by wpadło dla gminy, ale mówię, to jest na razie luźny pomysł, jeszcze trzeba by było to przeanalizować, tak, czy gmina może po prostu zadłużenie jakby zmienia komunalnego też sprzedawać, aczkolwiek na tę chwilę uważam, że nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu, a mówię, a nie będzie to takie czyste po prostu z wynikiem na zero umorzenie zwyczajne, tak? Ale mówię, to trzeba przeanalizować jeszcze. Dziękuję. Przystępujemy zatem do głosowania nad opinią właśnie wyrażoną przez Komisję Gospodarki Komunalnej w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia w kwocie 218 zł na lokalu socjalnym w Górowie Ławeckim. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za takim rozwiązaniem? Proszę nam bądź uprzejmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 głosów za. 8 głosów za. Dalej. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głosów wstrzymujących się. W głosowaniu wziął udział... Coś wyżej. Jeszcze raz. Proszę, dobrze? Wstrzymujący się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć głosów wstrzymujących się. Pięć głosów, tak być. Informuję, że w głosowaniu wzięło 13 radnych, 8 radnych było za umorzeniem tych należności, 5 radnych wstrzymało się. Rozumiem, że opinia jest pozytywna w sprawie umorzenia. Przystępujemy również do dyskusji na temat wyrażenia zgody na umorzenie lokalu, na umorzenie należności w kwocie 41 961 zł. Jest to lokal położony przy ulicy Plac Ratuszowy 14. Panie Przewodniczący Komisji Gospodarki, bardzo proszę o przybliżenie tego tematu. Jak dobrze kojarzę, to było mieszkanie pani Szewczyk. Tak, no przepraszam za nazwisko na tym. No i żeśmy też doszli do takiego wniosku, syn nie żyje, jeden, ona jest też przeniesiona do opieki chyba społecznej, do DPS-u. Nie, raczej to jest niemożliwe do ściągnięcia, nie? Także może to wisieć na kartotece, ale nie wiem, czy to ma sens. Nie? Bo spotkamy się za rok znowu. Ten syn był jedynym spadkobiercą, tak, lokalu, ewentualnie... A jest na chwilę obecną na socjalu chyba, tak? No. Informuję komisję, tak. Radę Miasta, że... akurat najemca jest komornik, 40 zł miesięcznie wpłaca komornik za zadłużenie. Co to oznacza? No, są takie, pani Szewczyk ma takie wynagrodzenie, jakie ma, podejrzewam emeryturę najemcy tego lokalu, że 40 zł od komornik ma ściągalność. Czyli jest bezprzedmiotowa w tej chwili. Ona nie ma ściągalność jeszcze z innych tytułów, tak, to nasz dług to nie jest jeden długie. Pani ma po prostu jakieś jeszcze inne należności, które komornik ściąga, tak? Tylko, że na chwilę obecną pani jest w DPS-ie, my jako miasto płacimy za jej pobyt tam, tak? Też nie mamy pieniędzy. Tak, to się tak napędza wszystko. No, to jest takie... Miasto płaci za pobyt w DPS-ie, tak, a jednocześnie 40 zł, więc tutaj rozumiem, że to jest bezprzedmiotowe chyba w tym momencie. Pani mecenasie? Szczerze, że parę lat sama uczestniczyłam w rozmowach z daną panią, aby przenieść w inny lokal. I nie wyrażała zgody. Pani mecenasie, w tej sytuacji chyba jest to bezprzedmiotowe, bo ta pani spłaca kwotę symboliczną. Ale to będzie kwota będzie wyższa wtedy również. Znaczy no powiem tak, no na pewno 40 zł na miesiąc nie jest to dużo, tak? To jest niecałe 500 w skali roku. Można się pokusić o takie porównanie, że prawdopodobnie zaliczka opłacona dla komornika, tak, była taka sama, możliwe, że nawet większa, tak, żeby w ogóle przeprowadzić postępowanie egzekucyjne. Dlatego mówię, tutaj akurat kwestii prawnej nie ma, tak, bo jeżeli to jest ściągane, to znaczy, że było wymagalne, sąd to zasądził. Natomiast no, ewentualnie trzeba się zastanowić tylko nad kwestią ekonomiczną, czy po prostu opłaca się to no dalej ciągnąć, tak. Tutaj również jest informacja, że jeszcze jest dwóch synów jeszcze tutaj, więc tutaj też sprawa jak gdyby dalszy bieg może mieć jeszcze, tak, oni mają prawo do tego lokalu. Dobrowolnie pani Ewa Antochów, bardzo proszę.
Ja tutaj dwa słowa. Tam już te mieszkanie, że tak powiem, przez wszystkich mieszkańców, którzy tam przebywali, zostało opuszczone i miasto jest wystawione, przepraszam, lokal jest wystawiony na przetarg, tak? Dobrowolnie państwo po prostu tam, no nie wiem, na zasadzie eksmisji i takiej trochę ugody, tak, między tym państwem, pani poszła do DPS-u, panowie poszli na socjal i mieszkanie w tej chwili, do tego mieszkania oni już praw nie mają, tak? Pani prezes, dobrze mówię? Dziękuję. Czyli rodzina nie ma już praw, panie mecenasie, pan słucha właśnie, co mówię, rodzina nie ma praw do tego lokalu, tak? Także pani przebywa w ośrodku pomocy, tak? No sytuacja jest taka. Pan przeszedł na lokal socjalny. No jest jakaś płatność tutaj, tak? No 40 zł, jeżeli inne zaległości będą zaspokojone, więc ta płatność za ten lokal może być wyższa w tym momencie. No, taka może być sytuacja również. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Pani Grażyna Sawicz. Ja tylko chciałam się i tak jak pan Maciek prosić panią administrator, wiem, że te zadłużenia są stare, nie dotyczą tego, kiedy pani urzęduje, żeby po prostu nie doprowadzić już do takiej sytuacji, żeby coś takiego miało miejsce i tak jak pan Maciej mówi, żeby to pilotować i na bieżąco cały czas, żeby nie pozwolić innym na coś takiego, tak? I to wszystko, dziękuję. Pan mecenas, bardzo proszę. Trochę tutaj na obronę pani prezes. Jakby trzeba wziąć też pod uwagę to, że zwykle jest taka praktyka na mieniu komunalnym, że nawet w przypadku, oczywiście należy to przynajmniej co 3 lata danego dłużnika podawać, tak, do sądu, żeby uniknąć tego przedawnienia, aczkolwiek no, należy pamiętać też o tym, że sąd nie pracuje za darmo, tak, przy wniesieniu każdej sprawy trzeba wyłożyć zaliczkę, którą później oczywiście sąd zasądza jako tytułem zwrotu kosztów procesu, ale no już trzeba mieć też na uwadze, że ściągalność nawet zasądzonych, nieprzedawnionych należności na mieniu komunalnym też jest w zasadzie bardzo nikła, tak? To są przypadki marginalne, kiedy ktoś jest w stanie z mienia komunalnego pokrywać zadłużenie, aczkolwiek, no mówię, później dochodzi też ewentualnie kwestia zaliczek komorniczych, które pobiera komornik na procedowanie egzekucji. To wszystko kosztuje, finalnie jest obciążony tym dłużnik, który i tak nie ma majątku, tak? Mimo żeśmy to ściągali. Więc no mówię, trzeba to podawać do sądu na bieżąco, aczkolwiek efekt może się okazać w przyszłości taki sam, a nawet na minus bardziej, nie? Dziękuję. Pani prezes, czy ten lokal może być po naszej decyzji pozytywnej sprzedany? Może być sprzedany, czyli z tych metrów kwadratowych jako państwo możecie mieć dochód, tak? Rozumiem? W przypadku innego najemcy. Tylko sprzedaje przetargiem Urząd Miasta jako właściciel. Zawód gospodarki mieszkaniowej jest tylko i wyłącznie administratorem. Ja tutaj chciałam jeszcze pomyśleć może w obronie administratora. My wezwania wysyłamy sądowe praktycznie non-stop, na koniec danego miesiąca. I to zostało, nawet powiem, w zasadzie jest 3 lat. Dobrowolnie, mam tutaj na przykład na placu ratuszowym, protokołem zamiana lokali, w sensie przejścia z większego lokalu na mniejszy lokal socjalny. Dobrowolnie na przykład dla obrońców pokoju, nie ma jeszcze miesiąca, został zdany lokal. A czy w tej chwili prawnie nie jest możliwe, no, eksmisja, czy jak to nazwać, tą panią, w związku z tym, że przybywa w pomocy społecznej, pewnie ta sytuacja się nie zmieni pewnie. Czy to w tej chwili nie można tego lokalu w ten sposób opróżnić? Pani jest w DPS-ie, no i jest to osoba, która już tak no, leżąca, więc eksmisję sądową to też jest, powiem, za złożenie pozwu, też jest opłata. To też jest prowadzenie sprawy. I czasami jest tak, że te opłaty, jak tutaj pan mecenas powiedział, są o wiele większe dla administratora niż sprawa jakiejkolwiek pieniądze. Dobrze, jeszcze pan mecenas i kończymy dyskusję. Temat eksmisji zaczął tutaj być poruszany. Przed chwilą rozmawialiśmy, że kwota w skali roku jest na zasadzie tam 400 zł z kawałkiem, tak, ściągana. Nie wiem, czy to był ten sam lokal, czy inny, ale pozew o eksmisję kosztuje 200 zł na tę chwilę w ogóle, żeby sąd się nim zajął, tak. To już jest wydatek po stronie administratora, no po stronie gminy, tak, jako że to są środki gminne. Mówię, można to próbować, aczkolwiek też, żeby sąd orzekł eksmisję, to osoba no de facto musi być posiadaczem tego lokalu, tak? Czyli jeżeli sąd stwierdzi w toku... Bo tutaj chyba troszeczkę się nie zrozumieliśmy.
ta pani dobrowolnie opuściła ten lokal, panie przewodniczący, więc tam nie ma co kogo eksmitować. Dlatego trzeba mówić o tym, żebyśmy mieli pełną informację w tej chwili, tak? Pan inspektor. Nie chciałem przerywać, może bez mikrofonu, bo myślę, że dobrze mnie słychać, więc tutaj państwo podjęli się uchwałę o sprzedaży tego lokalu. On już jest wyceniony, już wykazy zostały wywieszone. Czekamy na termin tylko ogłoszenia o przetargu. Ja panie Radzie, za jego cenę miasto wystawiło? To znaczy wycena, o ile dobrze, bo nie pamiętam z pamięci prawie wszystkich cen, ale chyba opiewa gdzieś na około 50 tysięcy złotych. Czyli cena pokryje dług. No ale to zadłużenie jest związane z czym innym, prawda? Co zadłużenie jest jako najemcy lokalu? Będzie miał miesięczne wpływy. Nie ma tutaj niskutnego pokrywania, ale no, można i tak po prostu to odnieść, że no, to jest przetarg, wiadomo, nie wiem za ile kto kupi, ale to już jest lokal wystawiony na sprzedaż. Ja myślę, że tutaj pan Edward Rymuch rozwiał tu wszelką sytuację. Dobrze, że przypomniał i dobrze, że jest z nami. Ten lokal został wystawiony tutaj na sprzedaż, więc to sprawa jest bezprzedmiotowa. Uważam, że ten dług należy umorzyć. Następna jeńca będzie płacił, tak? Więc ZGM gdzieś tam jakieś pieniądze będą. Kończymy w związku z tym dyskusję na temat tego lokalu. Kto z pań i panów radnych jest za wyrażeniem zgody na umorzenie zadłużenia w kwocie 41 966 zł za lokal mieszkalny położony przy ulicy Plac Ratuszowy 14? Proszę o podniesienie ręki. Wyżej, bardzo proszę, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem osób za. Kto jest przeciwny? Jedna osoba przeciw. Tak, i kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery osoby wstrzymujące. Informuję, że w głosowaniu wzięło 14 radnych, 8 radnych jest za umorzenie, wyraziłem zgodę za umorzenie, jedna osoba była przeciwna, 4 osoby się wstrzymały. Informuję, że Wysoka Rada wyraziła zgodę na umorzenie należności za ten lokal. Mamy tu jeszcze kolejny lokal. Jest to lokal położony przy ulicy Kościuszki 12. Tutaj zaległości są w kwocie 18 176 zł. Jest to lokal położony przy ulicy Kościuszki 12. Bardzo proszę komisję o przybliżenie sytuacji prawnej. Również panią prezes również poprosimy. Jest to lokal zajmowany przez panią, panią tutaj, tak? Jest to lokal numer 12. Przy Kościuszki. Komisje, zdanie opinii? Zadłużenie jest innego lokalu, bo w tej chwili przebywa na Kościuszki na socjalu, tak? A zadłużenie jest innego lokalu. Tak. Pani Irena. To jest 12 przez 1. 12 przez 1 mieszkanie. To jest tam, gdzie mieszkała. Zostało opuszczone i pani jest na lokalu socjalnym. A czy pan płaci na socjalnym? Powiem tak, nie płaci na lokalu socjalnym, ale powiem, że miała sprawę sądową innego lokalu jako spadek i komornik ściąga 20 zł. Takiego rzędu są to kwoty. Tak. A ty do pani ma jakąś rentę? Ma emeryturę. Ma. I wiadomo, jaka jest kwota. Nie wiem, jaka jest kwota, ale wiem, że też w tych parabankach miała sprawę sądową. Pan mecenas Robert Czarnota, proszę bardzo o opinię. Wydaje mi się, że jeżeli tam 20 zł, tak, wpływa, no to komornik. To jest ta sama sytuacja. Tak, komornik więcej nie ściągnie niż kwota wolna od zajęcia, tak? Czyli no, widocznie po prostu z emerytury jest o te 20 zł więcej po prostu musi być niż kwota wolna od zajęcia, tak? Tam z należności czynszowych jakby tak pensja minimalna chyba podlega kwocie wolnej od zajęcia z tego, co się orientuję, więc. Bo to nie są należności alimentacyjne, więc no, musi być bardzo nisko, tak? Bo inaczej by też więcej po prostu komornik ściągał, nie? Także. Lokal jest do sprzedania? Jak to wygląda? Sprzedany. Jest nowy właściciel na tym lokalu. No tylko teraz ta pani robi kolejne zadłużenie na socjalnym lokalu. A czy ta pani ma synów, którzy pracują? Syn też jest na lokalu socjalnym. Pani jest na 14B, ten troszeczkę lepszego standardu, a syn jest na 14C. Dobrze, pan radny Kamil Bachanowicz chciałby zabrać głos. Ja bym tylko chciał prosić przewodniczącego komisji o wyrażenie opinii w tej sprawie, bo tutaj jest chyba opinia nie wyrażająca zgody, ale bardzo bym prosił. Nie wyrażę.
Przepraszam, tak, tu słowo bardzo, nie wyraża zgody. Nie wyraża zgody na umorzenie. Nie, nie, jeżeli chodzi o tą, o wniosek o umorzenie, to komisja podjęła decyzję o umorzeniu, bo wszystkie decyzje, które były o drodze umorzenia, jeżeli lokal był sprzedany w drodze przetargu, a ten lokal był sprzedany. Także to jest... Tutaj mam przed sobą wydrukowane, nie wyraża zgody na umorzenie. Czy to jest sprawa jest techniczna? Komisja wyraża, jakie jest stanowisko komisji? To znaczy może tak, bo myśmy tutaj, bo to teraz, że tak powiem, jakby ta pani ma zadłużenie na dwóch lokalach, prawda? I tutaj myśmy podjęli decyzję o umorzeniu na tym lokalu 12/1, gdzie był sprzedany. A to, co jest w tej chwili ta pani i kolejne jej zadłużenie, to myśmy w ogóle tego nie analizowali. Myśmy tego nie mieli podanego. Dobrowolnie został opuszczony lokal. Więc ustalmy jedno. Komisja wyraża czy nie wyraża? Wyraża zgodę, tak? Wyraża zgodę na zbycie lokalu. Pan radny Łukianowicz Łukasz? Ja może mam taką propozycję, żebyśmy się spotkali, bo tak zresztą było mówione na pierwszej komisji, gdzie były komisje wspólne i rozmawialiśmy na ten temat i doszliśmy do wniosku, że mieliśmy następna ma być komisja i mamy się spotkać i porozmawiać. Była komisja, ale jedna, nie wszystkich radnych nie było. I teraz, jeżeli nad każdym wnioskiem będziemy dyskutować indywidualnie na sesji po 10-15 minut, no nie wiem, czy to jest sens, czy po prostu... To jest wniosek formalny, bo mam tu... Tak, myślę, że to jest wniosek, żeby zrezygnować po prostu z tych następnych wniosków i zwołać komisję w tej sprawie. Ja przypomnę, że w tej chwili wyrażacie jedynie opinię, która nie jest wiążąca, tak? To nie jest de facto decyzja o umorzeniu. Ja przypomnę też, że ze względu na obowiązujące przepisy część z tych umorzeń leży w kompetencji Rady, część z tych umorzeń leży w kompetencji Burmistrza, więc tak naprawdę zanim zostanie podjęta uchwała, to te projekty i tak trafią jeszcze raz na podobrady Rady Miasta i najpierw na komisję i potem na sesję, a tam gdzie będzie to dotyczyło zarządzenia Burmistrza, ja i tak przeprowadzę pełne postępowanie administracyjne, żeby to umorzenie było zgodne z przepisami prawa. Więc jakby, jeżeli mogę prosić o potraktowanie sugestii właściwej komisji jako jedynie sugestii, bo tak naprawdę jeszcze raz się i tak nad tym pochylimy, tak? To nie będzie tu decyzji pochopnych. Tak, jeżeli można, składam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji na temat przedstawionych opinii. Przedstawimy jedynie opinię komisji, a tak jak powiedział pan burmistrz, tutaj przedyskutujemy to jeszcze na spokojnie w komisjach. Nie będziemy zajmowali panie przewodniczący, ja myślę, że powinniśmy przegłosować mój wniosek, żeby w ogóle zdjąć to z sesji. Także myślę, że powinniśmy przegłosować najpierw mój wniosek i... Ja o tym samym mówię właśnie, o tym samym mówię właśnie. Więc czy przedstawię, w ogóle zdjąć to z sesji, tak? Punkt z porządku tego, tak? Dobrze, kto... Tak, bo mam przed sobą jeszcze 9 wniosków i zdominujemy tutaj naszą sesję. Bardzo proszę, pan przewodniczący komisji. Szanowni państwo, Komisja Gospodarki Komunalnej jako merytoryczna spotkała się w piątek 20 i myśmy to omawiali. To jest nasza opinia, to nie jest wiążące dla wszystkich. I ja tylko chciałbym przypomnieć, że wszystkie wnioski, które były tam analizowane, były pozytywnie zaopiniowane do umorzenia, tylko dwa wnioski były, żeby nie umarzać. Tak, żeby to było łatwiej. Nie? Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Łukianowicz. Ja to rozumiem, tylko niektórzy radni, którzy nie byli w tej komisji, mają, jak widać zresztą i słychać dzisiaj, jeszcze dodatkowych wiele pytań. Także no będziemy nad każdym wnioskiem pewnie dyskutować dalej po 10-15 minut i myślę, że to trochę nie ma sensu. Dzisiaj potwierdzam na również, więc składam wniosek formalny tutaj pod głosowanie. W związku z tym, że mam przed sobą jeszcze 9 takich wniosków, dyskusja jest tutaj ożywiona. Mamy jako radni również różne informacje dotyczące sytuacji rodzinnej, czy ma syna, czy nie ma syna, jak to wszystko wygląda. Myślę, że faktycznie zdjęcie tego punktu z dzisiejszych obrad będzie najwłaściwszym rozwiązaniem, a temat wróci w czasie najbliższej komisji, gdzie to będzie wspólne posiedzenie komisji, gdzie jeszcze raz to wszystko przedyskutujemy, jeszcze raz się na tym pochylimy.
Więc poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem, aby ten punkt tego dzisiejszego naszego sesji zdjąć z porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11 głosów za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Informuję, że w głosowaniu wzięło 13 radnych, 11 głosów było za zdjęciem tego punktu, dwa głosy były wstrzymały się. W związku z powyższym informuję, że ten punkt schodzi z dzisiejszej sesji. Ten temat wróci w czasie najbliższej naszej komisji i będzie dalej bardzo szczegółowo omówiony. Są to pieniądze, więc tutaj nie możemy również tutaj zbyt pochopnych i daleko idących kroków podejmować. W związku z powyższym, że rzeczywiście tu jeszcze było 9 tych, dużo czasu by to nam zajęło. W tej chwili, Szanowna Rado, przechodzimy do realizacji naszego kolejnego punktu. Kolejny punkt jest to podjęcie uchwał i tutaj mamy kilka uchwał. Pierwszą uchwała jest to uchwała dotycząca zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie na lata 2019-2035. Jest to druk numer 104. Uchwała z tego roku. Wnioskodawcą jest tutaj pani skarbnik i bardzo proszę pani skarbnik o przedstawienie informacji dotyczącej tej właśnie uchwały. Bardzo proszę. Proszę państwa, zmiana wieloletniej prognozy finansowej jest związana z wprowadzeniem do budżetu pieniążków, dotacji na projekt, o którym już państwu mówiłam na komisjach. Szczegółowo, jeśli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. To jest generalnie z tym związane. Czego dotyczył, proszę powiedzieć głośno? To jest projekt pod nazwą Akademia Kompetencji Cyfrowej. Tak. Tak, w jakiej kwocie? 149 520 zł. I tego tylko dotyczy ta zmiana. Wieloletnia prognoza, właśnie. Tak, i w następnym punkcie zmian w budżecie, tak, bo to jest jakby ściśle związane. Dobrze, ale na razie przegłosujemy tą uchwałę. Proszę zostać przy mikrofonie, bo będzie pani dalej jeszcze mówiła. Kto z pani panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie na lata 2019-2035? Zmiana dotyczy właśnie tej kompetencji w kwocie, o której mówiła pani skarbnik. Bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest za podjęciem takiej uchwały? A przepraszam bardzo, oczywiście, że tak. Brak internetu. Nie wiem, chyba państwo też macie brak internetu, dlatego panie przewodniczący ma tam przygotowane karty do głosowania. Dobrze. Już mam właściwą. W związku z powyższym, że mamy tutaj problem techniczny, przystąpimy w tej chwili do głosowania imiennego. Będzie bardzo sprawne, bo mamy w tym sprawę. Więc jeszcze raz proszę o ciszę, szanowna Rado, proszę o ciszę. Jeszcze raz powtórzę, kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Górowo i Łowieckie na lata 2019-2035. Proszę o podniesienie ręki i wyrażenie swojego stanowiska. Pani Antochów Ewa. Jestem za. Pan Czesław Antonowicz. Jestem za. Pan Kamil Bachanowicz. Jestem za. Pan Wiadomowicz Rafał. Jestem za. Pan Radny Korak-Maciej. Jestem za. Pani Radna Januszczak-Anna. Jestem za. Pan Kiniał Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Jestem za. Pan Uskianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Giszczek Anna jest nieobecna. Pan Robon Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Radny Szlejer-Zbigniew. Jestem za. Pani Radna Wierzbowska-Alina. Jestem za. Informuję, że w głosowaniu wzięło 13 radnych. Wszyscy wyrazili pozytywną opinię. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała, projekt uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na rok 2019. Również bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie, czego będzie dotyczyły te zmiany. Dotyczą zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetu miasta związane z decyzjami wojewody oraz wnioskami, które złożyły jednostki o zmiany w budżecie, przesunięcia między paragrafami.
Tutaj również mówimy o subwencji oświatowej, tak? Zmiany będą dotyczyły, czy niekoniecznie? Nie, to nie są zmiany dotyczące subwencji. Tylko zmian między paragrafami do planu, oczywiście, jeżeli tam są jakieś braki i zostały zauważone, no musimy po prostu zmienić, żeby tego planu nie przekroczyć. Rozumiem. Jest to normalna zmiana budżetu miasta. Pewnie będziemy się w grudniu jeszcze na ten temat spotykali, bo zmiany w budżecie miasta cały czas następują. Czy ktoś ma uwagi do tej uchwały? Czy ktoś z Państwa ma uwagi do tej uchwały? Nie widzę. Mamy internet? Nie mamy. Jest już, tak? Więc proszę się zalogować, jeżeli jest to możliwe. Jest to uchwała numer 105. Macie to przed sobą Państwo? Tak? Proszę o zagłosowanie, przyciśnięcie przycisku. Ale jest zapętlone chyba. W kółko chodzi? Tak. Dobrze. Potwierdź. Jest. Dobrze, czekamy na wyniki. Czy już wyniki już będą? Już wyniki na kółko. Masz wyniki? Informuję Szanowną Radę, że w głosowaniu wzięło. Bardzo proszę jeszcze raz wyniki. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. 13 radnych jest za podjęciem tej uchwały. Informuję, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to punkt dotyczący uchwalenia programu współpracy miasta Górowo i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3. Uchwały ustawy z 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020. Na ostatniej naszej komisji rozmawialiśmy na ten temat. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Informuję tylko, że uległa zmianie czas składania tych wniosków, tak? Teraz jest czas przesunięty składania tych wniosków o dotacje na 30 kwietnia. To dotyczyło naszych ostatnich uwag. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? I wpis dotyczący sportu. Tak? Tak, pan sekretarz chciałby coś jeszcze w tej sprawie? Dobrze, treść jest znana. W związku z powyższym, kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy miasta Górowa i Ławeckie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, zechce zagłosować. Przed nami tablica z wynikami. Informuję, że w głosowaniu wzięło 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie i wszystkie głosy są za tak. Przechodzimy teraz do kolejnego naszego punktu. Jest to punkt mówiący o podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu zależnym Miejskiej Spółki Energetycznej i Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji EWIKS w Górowie Ławeckim. Mieliśmy na ostatniej naszej komisji pana prezesa Leszka Kłębuckiego. Także bardzo proszę o wyrażenie opinii przewodniczącego komisji pana Czesława Antonowicza. Bardzo proszę. Komisja na swoim posiedzeniu jak najbardziej przychyliła się do uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Mhm. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Pan prezes chciałby coś powiedzieć jeszcze? Tak.
chcę powiedzieć, że plan tutaj pana prezesa jest bardzo ambitny, jest rozpisany na 3 lata. Są zadania na poszczególne lata, ja tylko przypomnę, wymiana zużytych przyłączy wodociągowych, wymiana hydrantów, opracowanie dokumentacji na rozwój tej sieci. Też ważna sprawa, zakup kreta do przycisków i też najważniejsza sprawa, pan prezes zadeklarował zakup 2 beczkowozów. Panie prezesie, pan powtórzy jeszcze, będą to beczkowozy na wodę pitną. Woda pitna będzie zdatna po przegotowaniu. Jest to ważna sprawa. Mieliśmy w swojej tutaj historii ostatnio braki wody i w tej chwili takie beczki będą mogły być w sytuacjach skrajnych udostępniane mieszkańcom tam, gdzie będą problemy wodne. W tej chwili mamy rurociąg z wodą, z zasuwami, ze wszystkim, także poszczególne partie miasta mogą być precyzyjnie wyłączane, tak żeby nie był to problem właśnie w całym mieście. I w tej chwili będziemy nad tym głosowali. Jest to uchwała numer 107. Macie państwo przed sobą. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu zależnym Miejskiej Spółki Energetycznej Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji EWIX na lata 2020-2023. Zechce zagłosować i nacisnąć przycisk. W tej chwili przed nami również jest wynik. Jest to uchwała numer 107 w sprawie tych właśnie spraw wodociągowych i kanalizacyjnych. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wszyscy zagłosowali za podjęciem tej uchwały. Także panie prezesie, tutaj liczymy na realizację skrupulatną tego planu. Tutaj plan jest bardzo ambitny. Także pan prezes będzie tutaj modernizował sieci w najbliższych 3 latach i na to liczymy. Przechodzimy do kolejnego naszego punktu. Również dotyczy to właśnie pana prezesa i spółki EWIX. Jest to uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jest to druk numer 107. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Temat był przerabiany na komisji. Bardzo proszę, pan radny Kamil Bachanowicz. Ja mam tylko takie pytanie do pana prezesa odnośnie tutaj punktu już szybko, rozdziału 8, czyli sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnych ścieków. I chodzi mi tutaj o zapis w ustępie 2, czyli w przypadku wystąpienia ograniczeń bądź niedoboru dostarczanej wody z przyczyn, o których mowa w ustępie 1, przez okres dłuższy niż 12 godzin, przedsiębiorstwo wodociągowe kanalizacyjne zobowiązane jest zapewnić zastępcze punkty poboru wody oraz poinformować odbiorców usług o ich lokalizacji. Mam pytanie, skąd ten termin 12 godzin? Czy to jest jakiś ustawowy termin, czy to jest taki dobrowolny, wskazany? To są też przepisy wyższego rzędu. Ustawa w 2018 roku, która weszła, to narzuca obowiązek na wszystkie wodociągi w naszym kraju na zatwierdzanie tych regulaminów według nowej wersji. Dotychczasowe regulaminy do tej pory jeszcze obowiązują do czasu zmiany. W 2018 roku do końca czerwca mieliśmy obowiązek złożyć taki projekt regulaminu dostarczenia wody do rad gmin w całej Polsce i to zostało złożone. Natomiast Wody Polskie wydają opinię. Wody Polskie w tamtym roku 2018 wniosły dużo poprawek do tego regulaminu dostarczania wody. No i firmy wodociągowe czekały przez jakiś czas. W sumie to zauważcie, że to trwało troszeczkę długo. Aczkolwiek, tak jak mówię, tu nie była bez królewia, ponieważ poprzednie plany zatwierdzone przez Radę Miejską obowiązują do chwili zatwierdzenia tego planu i opinii pozytywnej przed Wody Polskie. W tej chwili poszczególne plany zostały pozatwierdzane dla poszczególnych gmin i kolejne gminy w tym momencie podejmują te uchwały, tak jak i dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Te 12 godzin jest odnotowane w tych przepisach.
Ja bym musiał jeszcze dokładnie, jeżeli ewentualnie to te, na tą odpowiedź, doprecyzowanie tej odpowiedzi, ewentualnie przygotuję się i ewentualnie odpowiem dokładnie, bo tutaj nie chciałbym, żeby było jakiekolwiek przekłamanie z mojej strony niechciane. Jeżeli mogę, panie przewodniczący, tylko jeszcze dopowiedzieć, o co mi chodzi, co miałem na myśli. Chodzi mi tutaj w przypadku awarii, tak? Tak jak tutaj mieliśmy i tutaj co pan przewodniczący wspomniał też o zakupie tych beczkowozów dwóch, czy w przypadku tej awarii, czy mieszkańcy muszą czekać aż 12 godzin, żeby ta woda została dostarczona? Chodzi mi tu o ten okres. Czy jest możliwe, żeby ta woda była dostarczona niezwłocznie, tak? Czyli w przypadku no, wystąpienia tej awarii, żeby no, załóżmy o godzinie 8 rano zostanie, będzie awaria, tak, w naszym mieście, żebyśmy nie czekali tych 12 godzin, żeby te beczkowozy mogły być postawione. Oczywiście, że tak. Tutaj mowa, jeżeli mówimy o tych 12 godzinach, są to przerwy planowane. W takim przypadku z góry wiemy, że planujemy za 2 czy za 3 dni, czy za 2 tygodnie taką liczoną przerwę, ponieważ będzie nowy biornik uzupełniany, czy ewentualnie będzie przebudowa stacji uzdatniania wody, gdzie będzie tam przerwa w dostawie, czy ewentualnie wymiana rurociągu wodociągowego na danej ulicy. W tym momencie będzie te przepięcie i z góry wiadomo, że to będzie trwało powyżej 12 godzin. Natomiast w tym przypadku dokładnie tak jak pan radny zadał to pytanie. Tak, w takiej sytuacji, jeżeli mamy sprawę awaryjną, no też nie wiem, ile ona potrwa. W związku z powyższym mamy beczkowozy i te beczkowozy w tym momencie żadnego problemu nie ma, ponieważ jest to mobilne, podstawiamy na daną ulicę, no i informujemy zarządy wspólnot czy wspólnoty mieszkaniowe, że jest możliwość dostępu do tej wody pitnej, która nadaje się po przygotowaniu, ponieważ to wynika z przepisów, dokładnie w skrócie powiem, sanepidu, tak? Dziękuję bardzo. W tym temacie chcę powiedzieć jeszcze, że ostatnie problemy z wodą w mieście, jakie nastąpiły, nie występują z powodu naszej ostatniej inwestycji. Ta inwestycja ostatnia, nasz rurociąg działa. Po prostu nie wytrzymują, panie prezesie, stare rury tam, gdzie nie zostało to zmienione. Tutaj przykładem jest chociażby tu ostatnio właśnie, że tam też do późna w nocy było to robione, bo po prostu te rury stare po niemieckie nie wytrzymują. To nie jest braki wody nie występują z powodów modernizacji naszego rurociągu. On działa jak najlepiej i dobrze nam służy. Nie wytrzymuje po prostu nasza stara instalacja i dlatego są te problemy z wodą. Tak, panie prezesie? Wiedział na głównej sieci wodociągowej, która była modernizowana, czyli dokładnie wymieniana. Nie ma żadnych uwag, nie ma żadnych usterek, jeżeli chodzi o takie czynne przerwy. To się wiąże z wodociągiem, który ma niejednokrotnie 70 lat, a nie pomyliłbym się, że pierwszy wodociąg ma ponad 100 lat, tak? Bo 1907 rok. Także i te rury jeszcze są, które mają już ponad 110 lat. I część tych rur wiadomo, że została wyeksploatowana, zużyta i następuje ich wymiana lub naprawa. A przy tej okazji tej awarii akurat mieliśmy okazję, bo w odległości 2 metrów mieliśmy hydrant, który wymieniliśmy na nowy. Ze względu też na bezpieczeństwo pożarowe w dużym skupisku, jeżeli chodzi o te zabudowania na Starym Mieście. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ostatnia awaria, tylko też tak powiem właśnie, bo akurat tam przechodziłem, rozmawiałem właśnie z panami wykonawcami, jeszcze ta wcześniejsza tam na rogu właśnie pawilonu. To było tak, że drewnianym kołkiem była zaślepiona rura. 50-100 lat temu, nie wiadomo kiedy to było, w czasie ubijania właśnie ten kołek drewniany się poluźnił i dlatego ta woda się wydostawała. Taka była technika, drewniany kołek trzymał to wszystko, wibracja tych młotów spowodowała to, że był wyciek i trzeba było to wszystko usunąć. Pan radny Uchianowicz chciałby zabrać głos. Ja mam 2 pytania do pana prezesa, jedno od mieszkańców. Skąd się biorą skoki ciśnienia? Nie wiem, na ile to jest prawda, ale podobno mam taki... radny, bardzo dobrze, ale może to w sprawach różnych, dobrze? Bo teraz przedyskutujemy. Ja wiem, że to się jeszcze wiąże. Jedno pytanie, może to drugie zadam. Odnośnie tych beczkowozów, kiedy one mniej więcej mają być zakupione, żeby mieszkańcy nie pomyśleli, że już one są i już będziemy ustawiali, tak? To też w sprawach różnych. Pytanie jest dobre i ono jest aktualne, ale przystępujemy w tej chwili do głosowania nad tą uchwałą. Także pan powtórzy to jeszcze raz w sprawach różnych. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i prowadzenia ścieków? Ten projekt będzie przesłany do Wód Polskich, do Białegostoku. Także sprawa jest bardzo poważna i będzie to wszystko w Białymstoku analizowane, czy jest to pod kątem prawnym ze wszystkich stron. Także bardzo proszę o zagłosowanie nad tym projektem i oddanie swojego głosu. Proszę nacisnąć przycisk. Czekamy na wyniki.
Jest to uchwała numer 108. W tej chwili jest na ekranie. W głosowaniu wzięło 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wszyscy radni pozytywnie zaopiniowali projekt w sprawie regulaminu dostarczania wody i doprowadzenia ścieków. Przystępujemy teraz tutaj do już ostatnich naszych uchwał. Jest to uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 29 października w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej. To jest to, o czym mówiliśmy ostatnio. Pani Sylwia, pani przypomni, czego dotyczy ta zmiana. Tam sprawa była techniczna. Podjęliście Państwo uchwałę w sprawie opłaty targowej i to chodzi o ten konkretnie zapis wejścia w życie naszej uchwały. Poprzednio był zapis, że uchwała wchodzi w życie od 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, tak, i z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku. No i dostaliśmy, Urząd Miasta dostał informację z RIO, że taki zapis im się nie bardzo podoba, nie jest prawnie zgodny i teraz proponują zawrzeć taki zapis, że uchwała podlega opublikowaniu bez tych 14 dni i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Chodzi o te 14 dni, tak, żeby nie było dwóch terminów. Tutaj chodzi o sam zapis, tak jak podpowiada mi koleżanka, jest to sprawa techniczna, nie zmieniamy stawek dziennych opłaty targowej, wszystko to jest dalej aktualne, podlega tylko zmianie paragraf 5 i będzie miał brzmienie. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Wykonanie uchwały oczywiście powierza się burmistrzowi. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 roku. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o zagłosowanie i naciśnięcie przycisku. Jest to uchwała numer 109. Czy to są już głosy oddane, pani Sylwio? Coś tutaj nie poszło jeszcze. Brak internetu. Mamy problem techniczny. W związku z powyższym odszukuję listę tutaj do głosowania imiennego. Jest to głosowanie numer 109. Mam tu przygotowane. Będziemy szybsi chyba tu od internetu. W związku z powyższym również tutaj poddaję ten projekt pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały numer 109 przez 2019 w sprawie wysokości opłaty dziennych stawek targowej, to o tym, o czym mówiliście, o czym mówiliśmy. Pani Antochów Ewa. Jestem za. Pan Antonowicz Czesław. Jestem za. Pan Bachanowicz Kamil. Jestem za. Pan Gajdamowicz Rafał. Jestem za. Pan Chorak Maciej. Jestem za. Pani radna Januszczak Anna. Wstrzymuję się. Pan Kinio Andrzej. Jestem za. Pan Komorowski Kamil. Wstrzymuję się. Pan Łukianowicz Łukasz. Jestem za. Pan Rochon Łukasz. Jestem za. Pani Grażyna Sawicz. Jestem za. Pan Szlejer Zbigniew. Jestem za. Pani Wierzbowska Alina. Wstrzymuję się. Informuję, że w głosowaniu wziął udział 13 radnych, 10 radnych było za przyjęciem uchwały, 3 radnych wstrzymało się. Informuję, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do kolejnej naszej uchwały. Jest to również uchwała techniczna. Również ta sama argumentacja, co wcześniej. RIO zwróciło nam uwagę w kwestii technicznej, że uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia. Czyli wchodzi w życie po opublikowaniu z dniem 1 stycznia. Jest to uchwała w sprawie zmiany stawek podatku od nieruchomości. Nie zmieniają się stawki, nie zmienia się nic, tylko sprawa techniczna wejścia w życie i opublikowania. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. W związku z powyższym poddaję tę uchwałę pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę, mamy internet już?
Proszę spróbować. Jest to uchwała numer 110. Jest to uchwała 110. Macie przed sobą państwo? Tak, jest internet. Proszę zagłosować. Jest to uchwała numer 110. Zwróćcie uwagę. Również mamy problem techniczny. Będzie? Jeżeli jest problem techniczny, ja jestem przygotowany, mam głosowanie imienne. Pani Sylwia, jaki jest problem? Jest. Widzimy przed sobą, jest to, w głosowaniu wzięło udział 13 radnych, 12 radnych było za podjęciem uchwały, jedna osoba się wstrzymała. Informuję, że uchwała została podjęta. I w ten sposób, Szanowni Państwo, wyczerpaliśmy wszystkie nasze punkty dotyczące uchwał. Przechodzimy teraz do spraw różnych i w tej chwili oddaję tutaj głos dla pana Łukianowicza, któremu wcześniej zabrałem głos. Proszę powtórzyć pytanie do pana prezesa. Ja ponawiam pytanie dotyczące ciśnienia wodociągów naszych. Dlaczego skacze to ciśnienie? No tak przynajmniej zgłaszają mieszkańcy. I to niby bardzo dużo, bo czasami z 2 do 4 nawet. I drugie pytanie było odnośnie tych beczkowozów. Czy kiedy one w ogóle będą zakupione, tak? Żeby mieszkańcy nie myśleli, że już są one i będą podstawiane, tak? Dziękuję. Bardzo proszę, panie prezesie. Odpowiadając na pierwsze pytanie, ustawione ciśnienie robocze mamy na 4,6 atmosfery i system działa w zakresie 3,5 do 4,6 atmosfery. Minimalne ciśnienie, jakie jest obowiązujące, zgodnie też z tym regulaminem, który został zatwierdzony, ale ci z wcześniejszymi regulaminami, które obowiązywały do tej chwili, jest 0,5 atmosfery. To jest minimalne, to jest 0,5 atmosfery, ale praca robocza jest 3,5, 4,6, tak? W drugim etapie modernizacji, jakby nie wykonany drugi etap modernizacji stacji uzdatniania wody, ten zakres zostanie zawężony. Czyli w takim przypadku, przy drugim już, czyli po zakończeniu modernizacji, jak gdyby ten problem będzie. To nie jest problem zresztą, tak? To nie jest problem. Po prostu to ciśnienie minimalne jest i tak ten dotrzymywane. Natomiast odpowiadam na pytanie drugie. W planie zatwierdzonym przez Szanowną Radę mamy rok 2021, jeżeli chodzi o beczkowozy, są wpisane, aczkolwiek jeden z nich będziemy chcieli kupić w roku już 2020. Bo mam wpisane 2 na 2021. Nie, to nie jest takie ważne, prawda? Bo braki wody się zdarzają. Skoro często są te braki wody, no to myślę, że to jest dosyć istotne. Także. W trybie możliwym jak najszybciej. W trybie możliwym jak najszybciej. Czyli nie dowiemy się dzisiaj. Nie, bo gdybym odpowiedział dzisiaj szczegółowo na to pytanie, to bym mógł posądzony być jutro, że nie dotrzymałem słowa, a jestem daleko od tego, żeby słów nie dotrzymywać. A jeszcze pytanie odnośnie tych skoków ciśnienia. Czy to nie ma wpływu na te częste awarie, te skoki ciśnienia na tej starej sieci? Nie, no to oczywiście, no że... Dosyć często te awarie są, także. No ale to weźmy pod uwagę, że jeżeli gdzieś mamy ubytek wody, bo gdzieś tam nam rura strzeli w tej czy innej części, a są te naczynia połączone, to automatycznie jest spadek ciśnienia i automatycznie włącza się, bo standardowo chodzi jedna pompa na roboczo, utrzymując te ciśnienie w tym zakresie, o którym powiedziałem. Natomiast jeżeli jest spadek ciśnienia poniżej 3 atmosfer, włącza się kolejna pompa, jeżeli jest taka potrzeba, kolejna. Natomiast powiem tak, dla przykładu, jak pękła rura, która szła na beblówkę, i to stosunkowo nowa rura, która była rodzona tam, nie wiem, z 15 lat temu była wykonywana tamta inwestycja, ale walnęła nam ta rura na połączeniu z grzewanym, no to włączyły się 4 pompy, pompując 150 metrów sześciennych wody na godzinę, tak? Utrzymując też ciśnienie żądane, mimo to, że przeciek był znaczny, bo pękła rura FI100. Także tamty system działa. Według potrzeby się wraca kolejna pompa, są 4 aż. Chodzi jedna standardowo i kolejne. Gdyby był pożar, nie daj Boże, to w ten czas włączają się wszystkie po kolei pompy 4 i dają maksymalną ilość wody, żeby utrzymać ciśnienie w hydrantach. Tak? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy w punkcie sprawy różne. Proszę bardzo, jeżeli są takie sprawy. Pan radny Pachanowicz Kamil, proszę bardzo. Ja mam pytanie do pana mecenasa. Czy posiada pan informacje na temat naszej skargi wniesionej, odwołania na rozstrzygnięcie nadzorcze, czy strona
przeciwna się odwołała tej skargi od tego rozstrzygnięcia przez sąd? Znaczy tutaj mówimy o skardze na rozstrzygnięcie nadzorcze odnośnie, jak pamiętam, opłaty za cmentarze tam, tak? Na razie nie mam żadnej informacji, aby cokolwiek dalej się z tym zadziało, w szczególności wiem, że została wcześniej złożona, jeszcze na etapie, kiedy to nie było prawomocne, została złożona odpowiedź na naszą skargę, wojewoda złożył odpowiedź, natomiast później już co się działo po wyroku w USA, nic do nas nie dotarło, więc sprawdzimy to, aczkolwiek no, można z dużą pewnością domniemywać, że sprawa jest definitywnie przesądzona, tak? I nie poszło odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w tym zakresie. Dziękuję. Tak, pan radny Zbigniew. W trakcie naszych obrad dostałem tutaj SMS-a od oglądającego nasze obrady, że nie przestrzegamy RODO. W jaki sposób? Chodziło konkretnie o imię nazwiska pani Szewczyk. To już można powiedzieć. No, żeby wiadomo, co. Jak to się ma, te RODO właśnie do takich. To nazwisko padło dwa razy. Pierwszy raz niechcąco, a teraz. Też niechcąco. Tak. Są to sprawy różne. Powinniśmy jednak. Dlatego nie wymieniałem tych nazwisk, mówiłem o numerach lokalu. To jest bardziej takie no, anonimowe właśnie. No właśnie. Więc też, starajmy się przestrzegać tych spraw, bo to są ważne sprawy. Ale co możemy mówić numerem, czy możemy mówić pan K, czy lokal numer 5/6? Lokal w budynku to jest, bez numeru, czyli to jest takie bardzo ogólne. Budynek numer 5, tak? A w budynku lokal jest 15. Rację, uważam, tak? Tak. Dobrze. Pan radny Chorak Maciej? Ja mam takie trzy sprawy. Pierwsza sprawa dotyczy tutaj postawionego znaku przy bazarze miejskim odnośnie zakazu ruchu z uwagi na wykonywaną inwestycję tutaj remontu drogi wojewódzkiej. Prosiłbym bardzo, aby no tutaj inwestor, że tak powiem, nie stawiał tego znaku na chodniku, gdyż ten znak powinien stać na drodze, a na obecną chwilę stoi on na całej szerokości chodnika. Uniemożliwia przejście, że tak powiem, dla pieszych, którzy muszą poruszać się drogą, a to stwarza zagrożenie bezpieczeństwa. Druga sprawa, również chciałbym tutaj, aby osoba z Urzędu Miasta również zainteresowała się sposobem poruszania się pojazdów ciężarowych wykonujących tę inwestycję, z uwagi na to, że jeżdżą, stają po chodniku, który jest mieniem miasta i moim zdaniem ten chodnik jest nowy. Później, żeby nie było sytuacji takiej, że zgłoszę jako radny powiedzmy tego okręgu, że chodnik jest zniszczony i nie znajdzie się winny, bo winny, że tak powiem, jeżeli będzie zniszczenia, to jest na obecną chwilę kierujący tymi pojazdami, bo po prostu tonaż powyżej 15 to on spokojnie staje na tym chodniku i ten chodnik się z czasem po prostu rozjedzie. No i trzecia sprawa, moim zdaniem tutaj skręt na ulicę Słowackiego nie powinien służyć jako nawrotka, że tak powiem, dla pojazdów ciężarowych, z uwagi na to, że ten wjazd i tak jest w krytycznym stanie, ta u nas kostka no, jest tragiczna, a teraz nie dość, że ta kostka będzie się zapadała, to jeszcze jest bagno, że tak powiem, przy wjeździe. Dziękuję. Pan chyba tak? Pan Edward Rymuch, tak, przyjmuje to do wiadomości? Ja mogę przyjąć do wiadomości, ale proszę Państwa, jest to akurat sprawa dla policji, nie dla urzędnika, że nie ma instrumentu do ukarania i też nie będzie stał przy drodze, przy znaku, prawda, i patrzył, kiedy wywrotka stanie na terenie. Znaczy, panie Macieju, proszę tutaj po linii zawodowej i służbowej zwrócić uwagę tutaj dla panie pana komendanta. Panie Edwardzie, ale mienie należące do miasta, to jeżeli chodzi tu o chodnik, to powinno być w interesie moim zdaniem miasta, a nie tylko i wyłącznie policji bądź kwestie innych organów. Ja tutaj z prośbą taką się zwracam z uwagi na to, że to jest nasze wspólne mienie, razem po tym chodzimy i te inwestycje staramy się wykonać no, jak najwięcej i żeby one służyły nam jak najdłużej, nie po prostu, że inwestycja wykonywana przez tutaj daną firmę, tą drogę wojewódzką, nie możemy pozwolić, żeby to zostało niszczone. O to się zwracam. No. Oczywiście, ja zrozumiałem tutaj, o co chodzi, ale proszę Państwa, może najpierw w takim razie powiem od początku, jest droga wojewódzka, więc tutaj akurat województwo dba o tą drogę, prawda, i województwo powinno jej pilnować, bo dzisiaj, niedawno jak dzisiaj rozmawiałem z dyrektorem, więc obiecał mi, że jeżeli zostanie zniszczona, zostanie doprowadzona do użyteczności, zostanie poprawiona. Tyle mogę Państwu odpowiedzieć. My natomiast nie mamy żadnych instrumentów, jak już powiedziałem, mówię to konkretnie, nie mamy instrumentów, prawda, jakichś ukarania. Możemy jedynie zgłaszać, ale musimy zauważyć to. Tam nie mamy monitoringu, więc też nie mamy możliwości. To tylko w przypadku takim,
Oczywiście ja zawsze reaguję, jeżeli coś takiego ma miejsce, ale no tutaj mówię, w tym przypadku to jest jakby trochę trudniejsza sytuacja. No teraz na pewno zwrócę, zaraz dokończę, na pewno zwrócę uwagę na to, na powiedzmy spotkaniach z inżynierem kontraktu i z wykonawcami w najbliższym czasie. Jeszcze na dzień dzisiejszy nie ma ustalonego terminu. Zapewne będzie w grudniu i na pewno to poruszę na tym spotkaniu. Dziękuję. Tak, pan radny Chorak Maciej. Chodzi mi tutaj, że owszem, inwestorem jest tutaj Zarząd Wojewódzki Dróg jak najbardziej, tylko skrzyżowanie, że tak powiem, z ulicą Słowackiego, ulica Słowackiego już należy bezpośrednio do miasta, a po prostu nie wiem, czy została wyrażona zgoda przez miasto, żeby tam te pojazdy ciężarowe nawracały, bo tam jest regularnie, one nawracają, po prostu robią według, wokół tego trójkąta, że tak powiem, nawrotkę. No i mówię, jest bagno, a i to tragicznie wygląda. Dobrze, dziękuję bardzo. Żadnej zgody, powiedzmy, na jakiś tam ruch poza strefę ulicy Wojewódzkiej. Pan radny Gademowicz, proszę bardzo. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj w urzędzie została powieszona tablica informacyjna i ja mam taką prośbę wewnątrz budynku. I mam taką prośbę, już kiedyś też o to wnioskowałem, żeby taką tablicę informacyjną umieścić na zewnątrz budynku, żeby była bezpośrednio kojarzona z Urzędem Miasta, z samorządem, jakie informacje tam się znajdują, bo ta tablica, która wisi tam zaraz, to myślę, że lata swojej świetności ma za sobą i nie jest bezpośrednio kojarzona z Urzędem Miasta, bo nie ma tam nawet informacji, że tam jest Urząd Miasta, prawda, i wisi na wspólnocie. Także ja bym prosił, żeby taka tablica tutaj przed Urzędem Miasta bezpośrednio się pojawiła, żeby można było spokojnie jakieś tam informacje dla mieszkańców i przyjezdnych, wywieszać. Już kiedyś taki wniosek składałem. Nie obok gdzieś tam, nie na ścianie. No obok, ja nie mówię, żeby na ścianie, ale żeby... Oczywiście, taka tablica może się pojawić, tutaj przed budynkiem urzędu, wolno stojąca. Tak, bo to kwestia konserwatora zabytków, więc na pewno stojąca i tu jest dobra chyba uwaga, żeby to nie trzeba było wchodzić do środka, tylko oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, to jest praktykowane przy innych urzędach. Druga rzecz, mam pytanie, jeżeli chodzi, bo teraz pojawiła się, to nie ja mam pytanie, tylko do mnie było pytanie mieszkańców o wycinkę drzew, bo ruszyła teraz wycinka drzew i z jakiego klucza te drzewa były wycinane, bo tak jak oni obserwują, to mówią, że niektóre drzewa w ogóle nie wyglądają na chore, prawda? Widziałem niektóre, rzeczywiście były chore, bo sam chodzę i obserwuję, ale niektóry drzewostan właśnie nie był chory i pytają, z jakiego klucza to zostało wycięte i czemu? Czy jest była jakaś komisja i z jakiego powodu to zostało zrobione? Pan Andrzej Worobiec. Wszystkie drzewa, jakie wycinane, są wycinane na podstawie decyzji, tak, starostwa powiatu katowickiego i przedstawiciele Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa przyjeżdżają, oglądają każde drzewo indywidualnie i decydują o tym, czy należy się wycinka, czy nie należy. Także wszystko jest w procedurze administracyjnej zarządzania. Ja chciałem zapytać, kto składa wniosek? Czy ktoś ze starostwa z Bartoszyc tu przyjeżdża i sobie wybiera drzewa? Czy jest jakiś wniosek złożony? Bo niektóre drzewa są zaznaczone do wycinki, a nie wyglądają w ogóle, nie wyglądają na chore. Jest ustawa, która obowiązuje. No, zainteresowana osoba lub pracownik urzędu, który stwierdza też, że są pewne zagrożenia. No, w miejscu publicznym, w parku czy na drodze do szkoły, tak, drzewa też mogą zagrażać. No więc też jest taka analiza robiona osobiście przez pracownika urzędu. Również osoby prywatne zainteresowane zgłaszają na terenie miasta drzewa do usunięcia, które według nich się kwalifikują, które jakieś generują powód. Tak? I powiem Państwu, że sporo drzew wygląda, tak, na zdrowe. Jednakże proszę brać pod uwagę, że nie tylko to, co się widzi przejeżdżając samochodem, czyli szybko, tak, bez dokładnego spojrzenia na drzewo. Drzewo trzeba wejść dookoła, patrzeć w koronę, usychają czy końcówki konarów, gałązek, czy konary, system korzeniowy, też statyczność drzewa jest brana pod uwagę, bliskość linii energetycznej. Sam pan radny wnioskował kilka razy o wycinkę drzew, ponieważ bliskość linii energetycznej tak powinna, może zagrażać, gdy będzie wiatr, będzie wichura. Także wszystko jest analizowane. To nie jest tak, że w najbardziej słoneczny dzień, najlepszej sprzyjającej pogodzie patrzy się na drzewo, nie, no, fajnie, super rośnie. Jest analizowane wszystkie za i przeciw. I mówię jeszcze też niezależnie, pracownicy starostwa przychodzą
oglądają to drzewo, także wszystko dzieje się naprawdę pod okiem innego organu, także to nie jest samowola. Pan radny Szojer, dziękuję bardzo. Bo w latach poprzednich była specjalna komisja. Nie wiem, co z tą komisją. Tam był jeden z członków komisji, był pracownik nadleśnictwa, był pan, między innymi ja byłem, była pani tutaj. Jak się nazywa? Bez nazwisk. Bez nazwisk. No właśnie, pani Krystyna, tak? Do pani Kasi. Dowiedzieć się szczegółów. Dawno już nie chodziliśmy właśnie. Nie wiem, czy ta komisja jeszcze funkcjonuje, czy nie. Więc na pewno. Na pewno powracając do drzew, te drzewa są wycinane na wniosek, to nie jest na pewno samowola, na pewno jest zgoda starostwa, bo to jest sprawa teraz bardzo na czasie, prawda, więc tutaj na pewno samowoli żadnej nie ma. Jest to na pewno działane na wniosek i ktoś taki wniosek składa, ktoś rozpatruje to właśnie. Pani radna Wierzbowska Alina, proszę bardzo. Na ostatniej sesji w październiku została powołana komisja, aby sprawdzić stan wykonania inwestycji wodociągowej. Tak. Taka nawierzchni naszych dróg, ulic, dwóch ulic i chodników. Taka komisja odbyła się. Sprawdziliśmy nawierzchnię ulic, chodników. Zostały uwzględnione braki i jakieś uchybienia, jeśli chodzi o wykonanie tej inwestycji. Zostało to spisane, udokumentowane w postaci zdjęć. Był z nami razem pracownik Urzędu Miasta, pan Edward. Zapewniam, że niektóre już usterki zostały usunięte, a część zostanie usunięta na wiosnę, ze względu na to, że po zimie, wiadomo, może się tych usterek troszeczkę zwiększyć. Także tyle, co mam do przekazania, jeśli chodzi o komisję. Poprosimy pana Edwarda właśnie, tak? Potwierdza pan to wszystko. Jaki jest czas gwarancji tutaj na wykonane roboty? Jak to wygląda? W tej chwili nie powiem tak konkretnie państwu, ale minimum 60 miesięcy. 60, co to jest 5 lat? 5 lat. Minimum 60 miesięcy i bodajże tutaj był taki okres, a może i 7 być może tutaj. Na wodociągu nie pamiętam. Czyli na pewno jest gwarancja, gwarancją jest objęte na wszystko. Mamy gwarancję obecnie na wszystkich prawie że inwestycjach od 5 lat do 7, powiem tak, w największym skrócie. Na której ile nie pamiętam. No największym problemem chyba, przepraszam bardzo, największym problemem będą chyba te łaty właśnie na tym asfalcie, które tak właśnie się tam trochę wyjeżdżają właśnie i tam szczególnie koło nadleśnictwa. Koło nadleśnictwa tam taki hopek się robi właśnie i tam no, wynosi to się na kołach. Oczywiście. Gwarancja zobaczymy po zimie. Usuwamy, że tak powiem, jeżeli jest taka potrzeba na bieżąco tylko, nie wymieniamy całej łaty, no bo trochę okres, prawda, nie taki, zostało to przełożone niejako na wiosnę. Tak mam ustalone również z wykonawcą, to robił podwykonawca, wykonawcy, więc on go będzie ścigał i nie widzi problemów, żeby po prostu to uzupełnić w okresie. Więc tutaj jest prośba i apel właśnie, jeżeli widzimy jakieś mankamenty, było słychać 5 lat gwarancji, proszę zgłaszać, będziemy monitorować wykonawcę, żeby to wszystko zostało usunięte. Mam teraz ja jeszcze dla pana Edwarda, mamy teraz inwestycje, kładziony jest Polbruk przy ulicy Wojska Polskiego i tam przy stacji kolejowej. Proszę powiedzieć, jak to wygląda, bo jeżdżę tam, tędy jest, prace są zaawansowane, że tak powiem. Ja nie jestem o wszystkim na bieżąco informowany, ale... Nie jestem na bieżąco o wszystkim informowany, bo inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tak. Jestem tam z racji, codziennie praktycznie z racji tego, że mieszkam przy tej ulicy. To jest po pierwsze. Po drugie, z tego co rozmawiam tutaj z nadzorem nad wykonaniem tego chodnika, termin został przedłużony, o ile też dobrze zapamiętałem, to do końca ubiegłego tygodnia. A od poniedziałku naliczane są kary. Kary w wysokości bodajże 0,02%, bo też nie dysponujemy umową. Ale tam prace są zaawansowane, tak, oczywiście chodnik jest wykonywany. Zostały praktycznie do wykonania wjazdy. Trzy wjazdy, no może cztery. I myślę, że tyle. Tylko dodam na marginesie, że jest to inwestycja miasta i również właśnie dróg wojewódzkich. Tak, ale oczywiście my tutaj tylko niestety udzieliliśmy pomocy finansowej, natomiast inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich. Tak.
ale zostaje to w mieście, jak najbardziej będzie służyło mieszkańcom. Tutaj też na marginesie dodam, że firma, która tam pracowała, byłem pod wrażeniem, jak padał deszcz, byli pod takim namiotem ogrodowym i prace szpadlami były prowadzone dalej tutaj, także to taki postęp widać w tym wszystkim. Pani Grażyna Sawicz. Ja właśnie jeszcze odnośnie tego chodnika, jeszcze chciałabym bardzo prosić, żeby została naprawiona ta nawierzchnia tego sąsiedniego chodnika przy tej wewnętrznej ulicy na Wojska Polskiego, bo oni trochę zniszczyli właśnie tą nawierzchnię, wjeżdżając tym ciężkim sprzętem, więc bardzo proszę, żeby to zostało zrobione, tak? Bo taka niecka się zrobiła i na długości chyba 2/3 tego chodnika. Myślę, że ma pani tutaj na uwadze chodnik prowadzący do budynku numer 12. Tak, oczywiście, ja już tam zwróciłem uwagę, przepraszał mnie, że tak nazwę, właściciel tej firmy, powiedział, że zostanie to naprawione. Natomiast no, tyle mogę zrobić. To bardzo proszę, żeby to było zrobione. I jeszcze dobrze. Mam pytanie jeszcze do pana burmistrza w imieniu mieszkańców bloku Wojska Polskiego numer 10 w sprawie rozbiórki tej starej kotłowni. Prośbę wielką, jak pan to widzi w perspektywie czasu i coś wiążącego, żeby powiedzieć na ten temat. Ja myślę, że merytoryczną część pan Edward, a ja zupełnie. Szanowni Państwo, rozbiórka tej kotłowni związana jest z wybudowaniem przyłącza energetycznego, bo rozbieramy część kotłowni, pozostaje część gazowa, którą użytkuje tutaj właśnie firma EWIX. Jest to kotłownia gazowa, więc ta musi pozostać. Natomiast tą nieużytkowaną część możemy rozebrać wówczas dopiero, kiedy zostanie wykonane nowe przyłącze do budynku numer 10 i do budynku, znaczy do tej części kotłowni. A jak może pan powiedzieć o tym nowym przyłączu do tego budynku? To jest kwestia jakiegoś czasu? Czy to jest dość długi proces. Jeżeli ktoś się spotkał, myślę, że większość to jest zakładem energetycznym, to wie, że to trochę trwa. Jest to również koszt wtedy nasz gminy, jako tego, który występuje, prawda, o wybudowanie nowego przyłącza i likwidację starego. Ale dzisiaj może pan powiedzieć, jaka kwota może być ewentualna? Kwota, kiedyś rozmawiałem o kwocie do 30 tysięcy, dzisiaj myślę, że ona może przekroczyć 30 tysięcy złotych. Mówi pan o przyłączach? O wybudowaniu przyłącza. O przyłącza, tak. Samo przyłącze. W granicach myślę, że do 30 tysięcy złotych może nawet, ale to nie my wyceniamy. To ja mówię dzisiaj z praktyki może bardziej, bo przecież nie mamy żadnego kosztorysu. Firma, czyli zakład energetyczny, robi projekt, za który też trzeba zapłacić, ogłasza przetarg, zgłaszają się wykonawcy tak jak po prostu przy zamówieniach publicznych. Obowiązują ich i również zamówienia publiczne i tutaj w zależności od wykonawcy, prawda, może być różna kwota. Czyli rozumiem, na dzień dzisiejszy na razie nie możemy o tym mówić, bo... No potrzebne są pieniążki, prawda? Pan burmistrz jeszcze uzupełni tutaj, tak? Bo też prosił o głos. Tak, żeby spuentować, szanowni radni, tak jak wspominałem wcześniej, przystępujemy do opracowania budżetu. Jeżeli w budżecie znajdzie się zapis, taki punkt, tak, wykonanie przyłącza w tym miejscu, przypuszczam, że trzeba będzie zabezpieczyć dla bezpieczeństwa te 50 tysięcy złotych, to wówczas to przyłącze zostanie wykonane i będziemy mogli zacząć myśleć o poniesieniu kolejnych kosztów na rozbiórkę. Myśmy mieli przymiarkę, panie Edwardzie, nie, do kosztów rozbiórki. Tak, oczywiście, mieliśmy przymiarkę. W tej chwili nie pamiętam konkretnie kwot, ale to były kwoty też niemałe. Myślę, że to, co burmistrz powiedział, że 50 tysięcy na wszystko trzeba byłoby na pewno zabezpieczyć. No dokładnie, czyli krótko mówiąc, jakby sprawa ta się rozstrzygnie na sesji budżetowej. Dobrze, dziękuję bardzo. Jesteśmy w punkcie sprawy różne. Pani Antochów Ewa, proszę bardzo. Ja mam tutaj jeszcze, na ostatniej sesji prosiłam, żeby, nie wiem, jakieś pismo skierować tutaj do, co mamy ten kebab taki, bo tam stoją te zabawki sobie, nikt z nich nie korzysta, zastawiają chodnik i wkoło nich jest po prostu, mieszkańcy się skarżą, tak? Ludzie, którzy chodzą tamtędy, sąsiedzi, jest brudno, jest kupa piachu, rosną sobie rośliny już. Ten chodnik po prostu niszczeje moim zdaniem, więc nie wiem, zobowiązać właściciela czy tam dzierżawcę, ktokolwiek to jest, żeby te zabawki stamtąd zabrał i ten chodnik posprzątał. Dziękuję. Tak. Tak, pan radny Gajdemowicz się zgłasza. Z racji tego, że zbliża się zima, ja chciałem zapytać, jak wygląda sytuacja zimowego utrzymania dróg i kto się tym będzie po prostu zajmował, bo wiemy, że jest jeszcze budżet na ten rok, ale już trzeba myśleć o kolejnym. Także ja z takim pytaniem. Inspektor Edward Rymuch.
Oczywiście zostało ogłoszone zapytanie, bo to w formie zapytania robiliśmy. Na dzień dzisiejszy mamy podpisaną już umowę. Jest to zakład usług remontowo-budowlanych Ryszard Kierul, czyli BAX, firma BAX. Z ramienia tutaj akurat burmistrza, ja jestem po prostu odpowiedzialny za prowadzenie akcji Zima, tak to nazwę. I dotyczy to oczywiście tylko ulic, żeby nie mylić z chodnikami. Chodniki są odśnieżane przez pracowników robót interwencyjnych. Czyli gdyby coś się działo, to bezpośrednio do pana. Tak, oczywiście, bezpośrednio do mnie, gdyby powiedzmy, no ja zresztą bardzo proszę o jakieś tam interwencje, bo nie wszędzie i nie zawsze i nie wszystko wiem i widzę. To ja mam tylko takie pytanie, w przypadku odśnieżania dróg, jeżeli z dróg śnieg jest sypany na chodnik, zasypywane są chodniki, to wtedy mamy zgłaszać do Urzędu Miasta, żeby z chodników przerzucali z powrotem, tak? Chodzi mi o to, żeby może uczulić już tą firmę, która odśnieża drogi, żeby nie zasypywali wjazdów przede wszystkim, chodników, bo takie wiem, że problemy co roku się pojawiają. Szanowni Państwo, niestety, ale w umowie nie mamy takich zapisów. I z tego, co mi wiadomo, nikt nie stosuje takich zapisów, że firma odśnieżająca ma po prostu odśnieżać wjazdy jeszcze do posesji. Ja spotykałem się oczywiście nieraz z takimi zarzutami niejako, no ale nie wiem, jak sobie ktoś to wyobraża. Przecież my za to płacimy, żeby też sobie zdawać sprawę z tego, bo ja zauważyłem, że po prostu nie wszyscy wiedzą, więc ja może tutaj tylko opowiem, jakie są zasady, co do ogólnych zasad. My płacimy za godzinę lub za tonę. I oczywiście możemy zobowiązać w specyfikacjach, prawda, które wysyłamy, że wykonawca będzie zobowiązany do odśnieżania wszystkich zjazdów. Więc to jest chyba no, troszeczkę nie bardzo. Natomiast ja wiem oczywiście o co panu chodziło, panie radny. Natomiast w uliczkach naprawdę bardzo wąskich, stykających się bezpośrednio z chodnikiem, nie ma możliwości tego śniegu, nie wiem, no są możliwości wywiezienia, możemy oczywiście i skorzystać z takiej usługi, gdzie wykonawca jest zobowiązany, ale to wszystko naprawdę kosztuje dość dużo. Na dzień dzisiejszy jeszcze no, nie płaciliśmy zbyt wiele za to odśnieżanie, bo mieściliśmy się w granicach tam powiedzmy 60-70 tysięcy. Ubiegła zima była dość łagodną zimą i taką bezśnieżną, można powiedzieć, ale niestety już koszty tutaj wynosiły ponad 90 tysięcy złotych. Z tego co pamiętam. Nie wiem, może 92. Dziękuję. Radny Antonowicz, tak? Chyba, że coś jeszcze, tak? Odnośnie tak? Tutaj chodzi mi też o te napychanie tego śniegu, całe zwały tego śniegu na przykład na wjazdy, bo tak się zdarza, czy na przykład tak jak u nas, no mówię o komunikacji pod schody na przykład napychanie. Chodzi mi o takie napychanie tego śniegu, całych tych hałd śniegu w takie miejsca, nie wiem, dla ludzi, do przejazdy, czy gdzieś w takie miejsca, gdzie jakieś przejścia, no może przejście dla pieszych to nie, no ale są takie miejsca, gdzie ten śnieg jest napychany tymi hałdami i o to mi głównie chodzi, tak? Nie ma sprawy. Żeby uczulić po prostu firmę, tak? To znaczy to zwrócenie uwagi powoduje oczywiście wydłużenie godzin pracy, sprzętu. No tutaj no nie da się tego inaczej, prawda? No oczywiście staram się uczulać na to, żeby wolniej odśnieżać w tych miejscach, gdzie są wąskie tak zwane gardła, bo wówczas nie sypie się aż tak daleko, no robi się ten stożek jakiś tam, zwęża się tą ulicę trochę i chodnik, ale no różnie to bywa, oczywiście no główny wykonawca tłumaczy się najczęściej tym, że może nowy kierowca przyszedł, prawda, że jeszcze no, nie ma doświadczenia. Tak, tak. No. Na przejścia dla pieszych, jeżeli ma pan na uwadze. Dobrze, temat zimy, jesteśmy przed zimą, myślimy, że zima może będzie mniej śnieżna jak ostatnio, tak? To słuszna racja tutaj, to co przedstawiłem. Tak, pan Antonowicz Czesław, bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja chciałbym wrócić chociaż na chwilę do tematu umorzenia wierzytelności dzisiejszych, a szczególnie mi chodzi o to, że w ogóle zostało to zdjęte z dzisiejszych obrad. Jakiś czas do tyłu, ja rozumiem, że każdy powinien mieć swoje zdanie i każdy te zdanie swoje ma i może sobie wyrażać. Komisja Gospodarki Komunalnej naprawdę bardzo dużo czasu poświęciła, żeby się przyjrzeć temu tematowi, byśmy siedzieli bardzo długo, każdy pojedynczo, żeśmy temat przerabiali. Jeżeli powstały komisje merytoryczne, każdy zajmuje się swoją tematyką, ja nie wnikam i też nie odwołuję komisji czy budżetowej, czy komisji
sportu. Też nie uczestniczę w tych komisjach, ale też nie mówię, że powinniśmy się spotkać wszyscy razem, bo ja na tych komisjach nie byłem. Siedzimy, żeśmy podzielili te komisje na jakieś tam grupy, pracujemy w tych komisjach, także ja jestem trochę jakby zdziwiony, że to w ogóle było zdjęte z dzisiejszych obrad. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukianowicz Łukasz. Tego chciałem tu panie Czesławie odpowiedzieć. Mi chodziło o to, że tych wniosków jest bardzo dużo i niektórzy radni mają jednak sporo pytań, to jest jedno. A drugie, że na komisji, którą mieliśmy wspólnie, została taka myśl jakby przedstawiona, że spotkajmy się jeszcze raz na następnej komisji tylko w tej sprawie, bo tam na poprzedniej komisji mieliśmy wiele tych spraw. Mieliśmy się spotkać wspólnie na jednej komisji tylko odnośnie tych umorzeń. Taka była bynajmniej rozmowa, tak ja pamiętam. I dlatego mój taki wniosek był. I tych opinii dobrze, było bardzo dużo, stąd padła, mój wniosek. Padła dyskusja do komisji merytorycznej, taka była przeprowadzona. Dyskusję, nie? Temat nie zostaje tutaj zamieciony pod dywan, temat ten wróci na najbliższej sesji komisji i tematy te będą szczegółowo omówione. No, przyznaję rację pewną tutaj dla pana Czesława, no, jest przewodniczącym komisji, więc tutaj no, na pewno napracowali się, zostało to zdjęte, ale tylko dlatego, że no, długo nam to wszystko przechodziło. Te tematy są no, wrażliwe, są to ludzkie pieniądze i też no, chcemy to zrobić w sposób wyważony po to, żeby nie zachęcać innych gdzieś do jakiegoś takich działań no, naśladujących tych naszych umorzonych. Tutaj nikomu nie każemy umrzeć, tak, bo to nie o to chodzi, ale jakieś takie sytuacje, wyjechanie, zmiana adresu i tak dalej, żeby to nie zgubić tego wszystkiego. Temat wróci i będzie na pewno tutaj na obradach naszej najbliższej komisji, a publicznie powróci jeszcze na następną sesję, gdzie będziemy głośno o tych sprawach jeszcze mówili w postaci podejmowanych uchwał. Jeszcze jakieś sprawy? Pan Łukasz. Chciałbym podziękować dla pana Drymucha za interwencję na łączniku ulicy Inwalidów z Nadbrzeżną, za uzupełnienie tam asfaltu. To pierwsza kwestia. A druga kwestia, też podziękowanie za rozebranie zatoru na rzece dopływie do stawu garncarskiego. I kolejna informacja, że ten problem wrócił. Także prosiłbym o kolejną interwencję. Także no, woda piętrzy się już. Także dziękuję. No, dziękuję tutaj za miłe słowa. Tutaj pod kierunkiem. Szanowni Państwo, widzę, że te tematy się chyba kończą jeszcze. Ja Państwa uprzejmie poinformuję. Otrzymaliśmy pismo z Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Jest to pismo na 6 stronach. Ja dzisiaj uczestniczyłem w takim spotkaniu, które było w Bartoszycach. Odbyło się w Młodzieżowym Domu Kultury, na które byli zaproszeni wszyscy burmistrzowie, przewodniczący rad miasta z naszego powiatu. Pismo to dotyczy inicjatywy, którą tutaj podejmuje właśnie nasza policja. Policja widzi problem alkoholizmu, narkotyków w naszym społeczeństwie i wychodzi z taką inicjatywą, że chciałoby się bardziej zaangażować właśnie w jakąś taką profilaktykę, w organizację, przeprowadzaniu spotkań profilaktycznych, organizację spotkań dotyczących odpowiedzialności prawnej związanej z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu i takich jeszcze różnych działań, które miałyby taki charakter szkoleniowo-edukacyjny, związanych z alkoholem i w miejscu pracy, w szkołach, narkotyki szczególnie tutaj właśnie. Więc tutaj policja jak najbardziej jest zainteresowana tym wszystkim i jednocześnie zwraca się no, o pomoc finansową w realizacji tego właśnie zadania. W związku z powyższym, tutaj czytam fragment pisma, w związku z powyższym policja proponuje umieszczenie w dokumencie tworzonym przez nas tutaj w najbliższej przyszłości w ramach współpracy z policją i na obszarze działania naszej jednostki zapisu takiego właśnie, że współpraca z Komendą Powiatową Policji w Bartoszycach w celu przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, przeciwdziałania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, przeciwdziałania negatywnym skutkom używania substancji odurzających poprzez zakup materiałów edukacyjnych, informatycznych, profilaktycznych oraz sprzętu niezbędnego do realizacji zadań przez tą jednostkę policji.
czyli współpraca z nami poprzez zakup przez nas właśnie materiałów edukacyjnych po to, żeby to miało gdzieś tam następować. Także temat ten wróci na pewno przy najbliższej naszej komisji, przy najbliższej naszej sesji. Jest to duża sprawa, są chętni, mają siły, mają środki, żeby po prostu o tych sprawach mówić. Pan Maciej Chorak tutaj jako policjant również na ten temat tutaj może coś powiedzieć. Ja tutaj widzę dużą sprawę, kwestia zaangażowania naszej komisji do rozwiązywania problemów alkoholowych. Są tam pewne środki, chociaż tam też była dzisiaj dyskusja, że no nie na wszystko mogą być pieniądze tutaj z tej komisji przeznaczone, ale można rozmawiać. Ja również tutaj zabrałem głos na tej dyskusji i powiedziałem właśnie, że widzę pewne działania związane z tym tematem bezkosztową, tak? Bo jeżeli policja będzie chciała przyjść do naszego chociażby szkoły, tak? I tam mówić o szkodliwości spożywania alkoholu, spożywania narkotyków, dopalaczy, to przecież te materiały w postaci jakiegoś rzutnika na ścianę, telewizora, na pewno to wszystko jest. Więc te sprawy niektóre są na pewno bezkosztowe i na pewno tylko można byłoby pójść w ulotki, propagandę jakąś taką drukowaną. Ale do tego tematu na pewno wrócimy, także uprzejmie tylko informuję, że no jest duża inicjatywa, była dyskusja na ten temat dzisiaj w powiecie i ten temat na pewno do nas wróci w czasie najbliższej tutaj sesji czy komisji. Jednocześnie komendant pierwszy z policji również chciał być na takim naszym spotkaniu, żeby nas zapoznać z tym problemem, bo problem taki istnieje właśnie. Także bardzo proszę o uzupełnienie pana Macieja tutaj, tak? Choraka, który tutaj z ramienia policji mógłby coś tu jeszcze powiedzieć właśnie, tak? Ja mam pytanie, czy ten materiał otrzymamy na maila? Bo ja bym bardzo prosił, żeby się z tym skrupulatnie zapoznać. Nie ma problemu, prześlemy. Jest to pismo świeże tutaj, także dzisiaj byłem na takim spotkaniu i na pewno tutaj nie ma żadnej tajemnicy, jak najbardziej. Ja myślę, że skoro mamy dyskutować, to myślę, że też grupa radnych tutaj też powinna otrzymać taki materiał. Dziękuję. Pani radna Ewa Antochów. Ja bym chciała dwa słowa. Oczywiście jestem jak najbardziej za tym, żeby pomagać i wspierać, tak, policję, ale tak jak pan przewodniczący powiedział, mamy klasy, mamy sale do tego wyposażone w szkole. Możemy zainwestować w jakieś jako miasto ulotki, ewentualnie w jakiegoś osobę, która jest w tym kierunku przeszkolona, żeby jakąś pogadankę przeprowadziła w szkole, ale nie widzę po prostu potrzeby, żeby miasto kupowało jakiś tam rzutnik czy tego typu sprawy. Dziękuję bardzo. No to również podkreślali właśnie no, burmistrzowie też tutaj właśnie, no, że wydając pieniądze chcieliby, żeby to oni korzystali na swoim terenie. No, to dlatego to jest no, temat do przegadania, na pewno przedyskutowania. Na pewno problem no, używania alkoholu i narkotyków jest duży. Tam policja przedstawiała właśnie również tą inicjację tutaj właśnie alkoholową. No, pierwszy kontakt z alkoholem jest już w wieku 13 lat i 12 ileś procent, a w wieku już 18 lat 95% młodzieży już ma kontakt z alkoholem. Z narkotykami jest również tutaj bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Ja tylko jeszcze w ramach tutaj dodania zwracam się z prośbą, jeżeli właśnie będzie powołana komisja, aby no, moim zdaniem takie zaproszenie do komendanta powiatowego policji w Bartoszycach, bądź tam przedstawiciela komendy zostało wysłane, bo moim zdaniem fajnie, żeby radni usłyszeli, co ma na myśli, że tak powiem, autor, jeżeli chodzi o to. Jeżeli chodzi o te materiały, że tak powiem, które zostały przedstawione, nie wiem, czy na tym spotkaniu było pokazane, ja osobiście widziałem. Fajna sprawa, to może nie chodzi tylko o rzutniki, laptopy i tak dalej, ale też również są materiały szkoleniowe, nie typu ulotki, tylko na przykładowo była też taką, widziałem skrzynię, która, że tak powiem, utożsamia, pokazuje, jak wyglądają narkotyki, żeby nauczyciele, bądź kwestia, jaką nawet my radni, ktokolwiek wiedział, jak to wygląda, bo nie ukrywajmy, nie mamy z tym na co dzień do czynienia. I bardziej sądzę, że jeżeli chodzi o pomoc, wsparcie finansowe, to bardziej o takie materiały szkoleniowe, żeby bezpośrednio można było to zobaczyć się z tym zapoznać. Dziękuję. Tak, oczywiście, tutaj też mówiliśmy o tym, że nawet w przedszkolach przecież może być tak również pogadanka, kwestia jakichś tam elementów odblaskowych, fajne misie, fajne jakieś tam zajączki, żeby ta młodzież nosiła i to też będzie widoczna gdzieś tam na chodniku i tak dalej, i tak dalej. Temat jest na pewno bardzo istotny, nad nim się pochylimy, także również poprosimy również pana przewodniczącego naszej miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych na to spotkanie. Tam są duże pieniądze przeznaczane przez miasto na walkę z tym nałogiem, tak? I zobaczymy, co się da z tym zrobić właśnie. Bo wprost zapytam tutaj panią naszą skarbnik, czy w linii prostej jakieś pieniądze, jakieś tutaj na wspomożenie takich działań? Proszę,
Temat jest otwarty i na pewno nad tym się pochylimy. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze miałby jakieś sprawy? Nie widzę. Tutaj, Panie Burmistrzu, możemy chyba głośno też powiedzieć o tym, że zapraszamy 12, prawda? Proszę, Panie Burmistrzu, bo Pan tutaj jest organizatorem. Szanowni Państwo, 12 grudnia serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców, oczywiście Wysoką Radę również, na Wigilię Miejską pod ratusz. Będzie okazja wówczas pierwszy raz zobaczyć nasze wyremontowane piwnice ratuszowe, gdzie będzie można wypić też ciepłą herbatę. Od godziny, o ile pamiętam, 15 plakaty jeszcze będą na mieście, rozpoczną się występy dzieci. O 16 uroczyście otworzymy piwnicę, a o 16:30 połamiemy się wszyscy opłatkiem. Dziękuję bardzo. W związku z powyższym, że wyczerpaliśmy zagadnienia przewidziane na dzisiejszą 17. sesję, zamykam sesję w dniu dzisiejszym. Dziękuję Państwu za spotkanie. Dziękuję.